O, to miło. Ale Marek, my też jesteśmy zabawni, weseli. A kolację jakąś robisz? Nie, dość się najadłem. A co jadłeś dobrego? Ja wczoraj nie jestem mielone, to mama narobiła tych klopsów i jeszcze do teraz jem. O, klopsy dobre. Od mamy to dobre klopsy są. No ten mielony, nie? No tak. No. No kurde, to wiesz, siedzieć długo w nocy, to wtedy się trzeba to odespać. No wiem. Ja na przykład nie siedzę długo w nocy, nie? Bo ja w dzień nie mam kiedy odespać i wtedy, no, ja takie bumerka o tak 10 już się kładę, wiesz. Kurde, teraz co wczoraj? Kurde, ja pracowałem do 20 wczoraj jeszcze. Ten po pracy, że tam w tym słońcu to się zmęczyłem. I mimo tego jeszcze siedziałem chyba do drugiej, nie wiem. Ale co, macie nadgodziny, Marek, że tak długo siedziałeś? Nie, siebie muszę też coś robić, nie tylko w pokoju siedzieć i odpoczywać. Aha, rozumiem. Na działce, tak? Jakieś tam. A i wtedy ja mogę jedynie tam podpierać się na łokciu, na kolanie, podpierać twarz. Ale co, sadziłeś coś, czy takie porządki? Nie, sadzenie będzie. A co sadzicie teraz? Nie wiem, co jest. No nie pytam się, każdy robi coś, co chce wsadzić, ja tylko przygotowuję ziemię, żeby była. Aha. Nie wiem, później się dowiem, jak to zacznie wyrastać. Nie, no fajnie mieć takie coś swojego. Ja to mi się marzy właśnie, tak mi domek, nawet nie duży domek, byle by był duży ogród i mieć coś swojego. I nie wiem, który rok, ale chyba drugi. My planujemy pod ogórki zrobić drabinkę taką, żeby to w powietrzu wszystko wisiało. Jak to się wszystko rozkrzewi, to nawet nie ma gdzie stopy postawić. To jest tak. No tak, bo one dość mocno się wiją, ogórki, nie? No to ja mówię, może wiadro na czas tego rozrostu postawić, to wtedy ominie, te gałązki ominą ten obszar i będzie można wtedy postawić tę nogę, że łatwiej będzie dotrzeć do tych starszych ogórków, których nie da się tak łatwo zauważyć. A na przykład truskawki sadzicie? Trzeba nowe krzewy robić tych truskawek. Ale wiecie co, ja bym sobie zjadła poziomki. Ja nie widziałam już kupę czasu poziomek, oprócz lasów oczywiście. No, w lesie tylko. Tak, ale to takie małe. No ale żeby kupić, to chyba ciężko taką poziomkę kupić, nie? No, zależy gdzie, no, w tych takich straganach, co się rozbija w niektórych większych No u miastach. mnie na straganach tam nie ma. Ja tak patrzyłam sobie, bo miałam ochotę i nie widziałam nigdy. No, te bardziej leśne gumi jagody to ciężej, nie? No, borówki też rosną w lesie. Kiedyś to zbierano. Już moja babcia Dalej. mówiła. Ale oryginalne borówy, w sensie nie amerykańskie, to jest Takie drogocen. małe są. Mniejsze jak jagody chyba nawet jeszcze. Zależy, no bo jak jest sezon, to są duże jagody, a jak susza, to trochę mniejsze. No ale poziomki, jagody, kurde, borówki, malinki, o. No tych mam truskawki, malinki, nie? I porzeczkę. Ale te poziomki to jest raczej jak tylko takie lokalne małe zjawisko w lesie, że tutaj. No mówię, to jest raczej taki ten, nie? Złoty Graal. No, troszkę Jak tam kurczę skubniesz potem. się, poznasz co to jest za smak i już koniec. Jak się No. uda znaleźć. Ale bym zjadła poziomki teraz. Jak my chodziliśmy w jakiś taki właśnie w sezonie, bo czasami popadało i byłyby sensy jeszcze na grzyby, tak? Czy coś, to jak się trafiło jeszcze te poziomki gdzieś po drodze, albo cokolwiek do zerwania, tak? A jak jeszcze się kurki trafiło, kurwa, to już w ogóle hit. Marek, Pamiętam a jak tam. chodzisz na ryby?
Już nie, ten ile miałem lat, może nastolatek byłem, no to, że nawet nie musiałem mieć profesjonalnej wędki, żeby karasie łowić. Jadłem na kolację karasie. Ale lubiłeś to? No tak, bo sprawiało mi to radość kiedyś. Wiesz, kiedyś na przykład... sprawiało radość. No się wędkę robiło ze skija sosnowego, a spławik to był z buteleczki po kroplach żołądkowych albo jakaś kora gruba od sosny. No i no, haczyk oczywiście oryginalny ze sklepu i żyłka do tego. No wiem, wiem, bo ja jestem córką wędkarza i też takie robiłam wędki. No i jeśli... Znaczy haczyk taki jeszcze można, bo tylko średnio jakoś jeszcze coś większego, to jak macie puszkę, nie? I tą zawleczkę od puszki, to nożem z niej też można tam wyciachać, nie? Taki haczyk. Ja zaczęłem się turbo chuje wprowadzić do zwykłego, ale czasami zadziała, nie? Ale nie wiem, czy teraz takie rybki rosną, a czy rosną, takie żyją w małych stawach niedaleko mnie, no bo kiedyś to było więcej tej wody, że ciągle rowem jakaś woda płynęła, a teraz to tak wszystko wyschło, no, to... opady, albo takie nagłe, wiesz, duże ilości deszczu. To... Mnie najbardziej wkurwiało ten na rybach zakowanie tych, no ciężarków, Jezu, jak one mają. No czynników, Jezu, wyleciał mi. No ale wiecie, o co chodzi. Kulki z ołowiu. No. Ja to nie, bo ja nie mam cierpliwości. I zawsze też miałem stracha na tym. Znaczy taki strach, w sensie taki respekt na jakichś szuwarach, to że zahaczę jebanym tym przerzucaniem jakieś coś spierdolej o te jakieś trawy przybrzeżne, nie? I się wszystko spałem, ta kurwa, tak? I potem weź to wyciągnij, jak to tam się pozawija, albo na jakimś molo gdzieś tam na, Jezu, na Mazurach, to jak będę robił zamach, to kogoś zaczepię, nie? Za dużo też filmików takich widziałem na internecie. No i moi wykowie są fanatykami wędkarstwa, nawet mają kurwa kupić specjalnie ponton, żeby pływać, nie? Zadaszenie na ponton i tak dalej, i tak dalej. Teraz ponton będzie jeszcze ten modyfikowany wojskowo. No mój tata teraz tak już mniej, ale kiedyś to nawet ze znajomymi kuter sobie wynajmowali i na morzu, nie? Wtedy łowili. Nice. No, miał przeżycia kiedyś sztorm i złapał. To miał trochę osrane gacie. Nie chciałbym tego przeżywać, nie lubię wody. W ogóle. A ja kocham. No widzę ryzyko, że się można utopić, no, że za mocno chwieje czymś. No. Ja jestem stworzeniem wodnym, ja bardzo lubię wodę. No, ja lubię wodę. Mi wystarczyło, że się raz prawie utopiłem i to tak już zostało. No, jakieś trauma. Nie, ale przy tym trzeba mieć ten respekt, nie? Ja akurat miałem takie szczęście, że już w stawówce miałem basen, tak? Dlatego potrafię wstrzymać wodę, wadnie, i robić live'y. Ale tak to ostatnio, jak byłem na Mazurach, czyli dawno temu, z 2-3 lata temu, to wzięliśmy we dwójkę siódemkę, bo tyle bez patentu, chociaż tamten powinien mieć patent nawet morski, ale nie zrobił, mój przyjaciel. I kurde, ja tak dawno nie pływałem, miałem przerwę od pływania, nie wiem, z 10 kurwa lat i po prostu skoczyłem do wody, była, nie wiem, na za głowę, nie? Nawet. To moje ciało miało panikę, bo nie odzwyczaiło się w ogóle, jaki ma poziomy wyporności, tak? I tak dalej. I po prostu było tak, kurwa, myślałem, ja pierdolę, Maciej, ty debił, czy byś się utopił, kurwa, w takim tym. No. Jakby tego ucisku, jakby tak dusiło moje płuca, jak wchodzę do wody, no to oddychać ciężej jest. No ciśnienie, ale basen jest ogólnie, bo to jest bardzo dobre na wszystkie tam mięśnie, jak ktoś się nie boi albo nie ma tam jakichś dużych uprzedzeń, to chyba najfajniejsza rzecz, żeby właśnie sobie chodzić, nie? Bo na całe ciało, na wydajność płuc, tak? I zawsze też jest tak, że lepiej na basen idzie się wieczorem, czyli po pracy można albo się domęczyć, albo się popierdalać w wodzie, nie? Jak ktoś się lubi pluskać, tak? Dobra, co tutaj się dzieje na czacie? Ja pytam.
No tak, i tak jakoś czas leci. Jutro piątek, jutro light. Jakie nastroje przed? O Janek. Ja już nie mam nastroju, już mam bana na tym multiku. Więc jakby już nie będzie mnie na podium. Aj. A ty jaki masz? Maciek sam nie siedzi. Marek, jakieś plany na weekend? Wszystkie plany są niszczone przez to, że się jakieś podium robi, że jakieś live'iki to... No ale przecież nie musisz w tym uczestniczyć. O, ja nie będę świadomy tego, co się o mnie mówi. To... Ale to przecież to wszystko jest nagrywane. To możesz sobie na drugi dzień, czy tam na za dwa dni odsłuchać. No to dobra, tak czuję, że muszę w pole zareagować czasami. Że jestem na żywo świadkiem, no to, że mogę wtedy coś zainteresować. Przecież Marek to i tak nic nie zmienia, bo i tak co chce powiedzieć, to i tak powie, i tak powie. No, a wtedy ja będę pisał do niej. No to niech się nie dziwię, skoro ciągle są takie pomówienia, oskarżenia w moją stronę, no to, że ja czemu ja tak reaguję, a nie inaczej. To niech się nie zastanawia. Marek, ale chyba ci trochę zależy jeszcze, co? Że tak to wszystko śledzisz i w ogóle... Nie, wszystko nie zależy. Wszystko jest tak samo, jak było 2, 3, 4, 5 dni temu. Nic się nie zmienia. Aj. W ogóle ciężki dzisiaj był dzień tutaj na Discordzie. Tam przynajmniej nie było, ale tam może część słyszałem, ale potem już nie, o co chodzi, o tam z jakąś sytuacją, tak? Że była jakaś straszna chyba z kolegą, co był dzisiaj też. Z rana też były te życiowe tematy, bo ten chłopak, jaki ma problem uzależnieniowy, tutaj jeden i... Dawidek. No, no Dawidek, no. Potem jakieś... No, poważnie dosyć. Życiowe sprawy, mocne tematy dzisiaj, nie? Tylko na tym, na gangu pustki, kurwa, Eurowizja, heha. I on narzuca temat jakiś i ty myślisz, że to jest fajne to, co on ogląda. No, też ja akurat Eurowizję lubię, ale to, co on robi, to jest totalnie niefajne, nie? O, nie, że nie pójdź chuj. A wczorajsze podśmiechujki tego kupisa były. Że aż Ela zauważyła i powiedziała coś. Tak opierdoliła go, nie? Marek, a co sądzisz o tym Błażeju i jego chłopaku? Może o tym, jak się zachowali i co mówią w późniejszym czasie od tego spotkania? Co sądzę? Nie wiem. Dlaczego? Nie, bo nie wiem, co mam sądzić, bo Ela nie myśli tak, jak powinna myśleć od razu. Chcę wykorzystać okazję, żeby wzbudzić zazdrość, tak, ale nie próbuję doszukać się motywów albo intencji tych osób. No to... A udało jej się wzbudzić zazdrość? Nie, w ogóle. Nawet zanim wszystko z tego Instagrama ich to wyszło do internetu, to... Ona pisała o tym Bożeniu tak, że chciała z nim tam pójść do łóżka, ale głupoty ona pisze. A nawet jak to jest tylko czysta fikcja, co ona pisze, to i tak też pewnie częściowo myśli w ten sposób. Bo kurde, to zero to nie da rady teraz nic naprawić. No to wcale sobie nie myślicie. Ja nie chcę też. Znaczy, wiesz co, ja nie myślę sobie, że uda się cokolwiek naprawić, tylko wiesz, no każdy ma jakieś ludzkie odruchy i pomimo tego, że na przykład
nie wiem, niby się nie jest z kimś, to czasami i tak się jest zazdrosny o tą osobę, nie? Trochę taki syndrom psa ogrodnika. Ale przeminęło to, ja już swoje łzy wylałem na to, że zrobiła inaczej niż przyrzekała. Cześć, najlepsza. Ucieszyła się, ale tylko podsłuchuje. Cześć. Ty będziesz miała czas wieczorem albo z rana tam spojrzeć na tą odpowiedź i coś tam omówić ewentualnie? Czy nie liczysz na to i sobie po prostu sam to rozkminić? Nie, będę. Tylko no, za chwilę, daj mi chwilę. No, spokojnie, po prostu kiedy tam ci będzie pasowało, jak coś to sobie pozwolę przypomnieć, nie? Okej. Okay. Marek, a interesujesz się jakimś sportem? Już nie, kiedyś. No ale na przykład jak leci jakiś mecz, nie wiem, piłki nożnej. Nie ma mowy, że nie chcę piłki nożnej nigdy oglądać. Niczym takim nie interesujesz się, tak? Koreańskie, japońskie, archery. Tam, o? Takie kobiety strzelają do celu, nie do tarczy. A, to nie interesuje. Może bym się interesował, jeśli kobiety by grały w futbol amerykański i piłkę nożną, to wtedy tak jeszcze. Grają, ale bardzo słabo grają. Tak, tylko dla mnie to jest coś bardziej ciekawego, bo to jest jeszcze takiego czegoś, to wcześniej nie było. No. Marek, a oglądasz siatkówkę plażową kobiet? O, to jest świetne. Nie, wolałbym tenis oglądać. A, pomyślałam, że oglądasz kobiety ze względu na ich walory. Kobiecości? I siły kobiecej, dosłownie, tak. Zwinności. Nie, biegi są świetne. W ogóle atletyka fajnie się ogląda, no ale siatka kobiet to jest na poziomie, tak? Te różnice to już naprawdę wynika no, z tego. One sobie dają znaki za plecami, to teraz jaką taktykę obierają. No i to ja bym tak nie potrafił. Kurde, oni mają tam te tajne gesty. Żeby zagrać, strzelić tą piłką w takie jakieś miejsce położenie, żeby oszukać drużynę przeciwnika. A to w futbolu amerykańskim jest bardzo, nie? Właśnie równe formacje, jakieś techniki, że tam jest tylu zawodników, tak? Które się zmieniają na różnych pozycjach. Są różne pozycje, ale się na ławce jest pełno, tak? Zawodników na zmiany. I futbol amerykański jest super grą, naprawdę, jak ktoś bo tam trochę swego czasu mnie interesowała Aneta Florczyk, która była strongmanem, no i właśnie jeszcze nigdy nie widziałem tak umieśnionej kobiety i zawsze to wolę patrzeć na kobietę w jakimś sporcie, gdzie to nigdy bym się nie spodziewał, że kobietę zobaczę, jak one sobie radzą w tych dziedzinach. Czyli imponują ci silne kobiety? Nie wiem. No, nie. Każdy tylko tych piłkarzy ogląda, to facety jakieś takie lalusie, które udają kontuzję, tylko żeby, nie wiem co zrobić, kartkę od sędziego otrzymać, to normalnie pajace. No, to jak oni się łapy dały, biegają za piłką. O, dobra, no w ten sposób to wiem, że to ująłeś, bo ja nie chciałem tego mówić, bo może ktoś wie, się tak, to jest taki mem, ale... O, Monika do nas odwiedziła. Cześć, Monika. Cześć. O, hej! Słyszycie mnie? Słyszymy cię, hej. Tak. Mikrofon mam chyba, znaczy głośność podwiększę. Jo. Co tam, Monika, u ciebie? A, dobrze, weszłam wcześniej, ale wszyscy byli wyciszeni, nikt nic nie mówił, także wyszłam. A, no to fajnie, że nas odwiedziłaś. Monika, jakieś plany na weekend? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie mam planu. Jutro 12 będzie maja. A ty, Marek, jakie masz plany na weekend? Żeby nie były takie jak w zeszłym tygodniu. Że w nocy siedzę na głosówkach, a w dzień śpię do 14. No to muszę tego uniknąć. Też tego live'a Eli też nie będę. Staram się nie oglądać.
z wami nie komentować, nie towarzyszyć. No bo wtedy kurde, harmonogram zajęć się załamie, a już prawie połowa maja. Nie wiem, przesadzić, przekopywać ziemię. No ale tylko, nie, tylko coś takiego to by było fajne, bo mamy cały czas tutaj słońce, 20 ponad stopni, czasami jest o 14 godzinie. Taki wiatr. Monika, a ty coś uprawiasz, hodujesz? Nie, nie, ja na tym się nie znam. Nie mam ręki, bo wszystko, co tam próbuję zasadzić, to niestety wszystko tracę, także nie mam ręki do tego. Ale wiesz co, my tutaj na Discordzie mamy taką fajną stokrotę, która ona bardzo pomaga i jest taką kompendią wiedzy i bardzo chętnie by pomogła ci. Chociaż na przykład znam ten ból, bo ja u mnie się żaden storczyk nie trzyma. Nie umiem hodować storczyków. A no widzisz, no to też. Muszę mieć jakieś tam specjalne warunki, nie? No. No i Marka mamy, który też tam co nieco wie. No, ja raczej nie mam czasu, bo dużo pracuję, raczej będę w pracy w ten weekend, więc nie miałabym kiedy się tym zajmować, proste. No właśnie, nie wiem jak to jest, jak ludzie pracują w takich nieregularnych godzinach w pracy i w weekendy, no to tego bym nie przetrzymał. Ja jestem tak przyzwyczajony przez 13-14 lat w swoim zakładzie pracy, że zawsze idę na 6 rano do pracy. I w sobota mogę sobie wybrać, że przyjdę albo nie przyjdę, nikt się nie obrazi. No to sobota, niedziela wolne mogę mieć. No fajnie mieć jakiś tam zawsze ten, nie? Plan dnia. Można sobie coś zaplanować. No ale ja jestem tak szablonowy, że robię to co każdy robi w weekendy. Ja na przykład w soboty zawsze sprzątam, Marek. Też, no ale bez piwa się ten nie obędzie w moim przypadku. No ja na przykład nie piję w ogóle alkoholu, nie? To tam... Ale wtedy sobie, nie wiem, pozwalam na coś dobrego. No to właśnie. No tata nie ma pracy, no to dzisiaj od rana no to kosi trawę. Chociażby tam coś tam zielsko wypieli i przygotuje teren pod tam kopanie, żeby tam tego kompostu tam przerzucić ziemię. No to dobry tata. No, to fajnie, że jeszcze coś takiego robi. No pewnie. Bo kurde, czekać aż ja przyjdę z pracy, no to jeszcze liczyć na to, że zrobię więcej niż ktoś od rana. Nie, no tutaj każdy jak ma ten jakiś wolny czas. Trzeba dbać o dom. No pewnie, jak dbasz, tak masz. A później fajnie się je takie swoje rzeczy. Albo pięknie ogródki wyglądają. Jak na razie to jest susza. Wezmę telefon i zobaczę, kiedy będzie deszcz jakiś. Ale temperatura też żeby była przy okazji. Dopiero w poniedziałek deszcze na 100%. No dobrze, no to do tego czasu, żeby wszystko zrobić. 23 Marek, nawet stopnie mają być. Czy oprócz pszczółek masz jakieś zwierzątka? Tam kurki, te sprawy? Nie mam.
Nigdy nie było. No, plany były pewne. Marek, a masz taką rzecz, takie zajęcie, które cię pochłania, że przestajesz myśleć o Bożym świecie? Jak się wkręcę w pracowanie, no to nas takie... Może to we mnie wywołać pracoholizm, że tylko to chcę ciągle robić. No, tylko że przemóc się do tego, żeby mieć taką satysfakcję z tego wszystkiego. Raz jest tak właśnie, że mogę się cały miesiąc lenić, a jak się przekonam do pracy, no to już wtedy nie potrafię ten ani godziny wysiedzieć w pokoju, tylko żeby coś zrobić jeszcze więcej. O. Ale bardziej mi chodzi o taką rzecz, która... Nie wiem, no właśnie nie ma tego, ja jestem wykończony psychicznie też. Dlatego cię pytam, nie? Właśnie, czy masz jakąś taką odskocznię, nie wiem, granie w gry, malowanie, czytanie, oglądanie filmów? Nie, to... Nie, w internecie jak się teraz zacząłem odnajdywać, no to tylko to mi zajmuje czas. Bo wiesz, czasami fajnie jest mieć taką odskocznię i oczyścić sobie trochę głowę i się zrelaksować, nie? Bo wtedy człowiek jakoś tak inaczej nabiera trochę dystansu, inaczej patrzy na różne sprawy. A mi się wydaje, że też dla Marka taką skończą na pewno siłą rzeczy od Discorda czy internetu też jest jakby no, tam pomoc w gospodarstwie, nie? Z wolami i tak dalej, nie? Tak, tylko nadal to jest jakaś tam praca, nie? No i jest, no ale dużo jakichś hobby czy odskoczeń to też można powiedzieć, że to jest praca, bo robisz coś, męczysz się, albo nie męczysz, albo trzeba się na tym znać. Wiesz, bardziej chodzi o takie zajęcie odmóżdżania, wiesz, w stylu, nie wiem, na przykład granie w gry. Ja na przykład lubię grać w gry i mnie to odmóżdża. Znaczy, o co ci chodzi, ale też jakby tutaj jeszcze tak po prostu w ramach dyskusji, tak? Nie chciałem się jakoś wybierać, no to takie, no, to będę się zadawał tego przykładu, nie wiem, tych kurów, tak? Ale są takie rzeczy, które ktoś ma we krwi tak bardzo, że dla niego też są odmurzające, nie? Bo po prostu jest w tym ma praktykę, tak? Życiową. No tak, no wiesz, na przykład ktoś pielęgnuje kwiatki, dla niego to jest hobby, ja nie, tutaj nie ujmuję tego, nie? Ale ja mówię, że może mieć cały ogród, nie? I dla niego to będzie odmurzanie się, bo on tam wszystko ma już ogarnięte w pamięci mięśniowej, tak? A kto jakoś innego, to nie byłoby takie odmurzające zajęcie, bo by właśnie cały czas, wiesz, uczył, kminił, tak? Wiesz, przejmował, jak coś zrobić, tak? To też zależy od aktywności, nie? A zresztą największym odmurzaczem, sorry, to jest jednak Discord, nie? Tutaj posiedzisz 5 minut i od razu ten... Leci zaraz ten sprawdzać, czy jesteś męsie jeszcze dalej, czy już nie? A Barka niedługo, nie? Co niedługo? Barka. 25:37. Jeszcze 5 minut, nie? Tak, spokojnie tak dzisiaj, nie? To dobrze, dobrze, trzeba trochę odpocząć. Znaczy, no, że ciężko było jakieś tam, zresztą nie wiem, co wspominać, ale dosyć spokojnie, jakoś tak, nie wiem, może wszyscy są zmęczeni tym aktywnością mocną w uniwersum ostatni dzień po dniu, nie? Dwóch tygodni praktycznie chyba, nie? No też byłem. Znaczy wczoraj wieczorem bardzo zmęczony. Ja się trzymałem na nitkach. Na słowo honor. Nie. A ja wiem co. DT. Kurde, ludzie się mnie pytają, czy ja piwo mam. No kurde, też ja przy po pracy sobie zasnąłem i się kurde obudziłem. No, teraz już jest za późno, żeby do sklepu jechać. Mam.
Muszę ściągnąć to anime i zrobić to stream albo u siebie z niego, bo to jest... Marek, a jak tam twoje romanse i podboje sercowe? Gorzej i nie najlepiej. Ty tu jesteś taki maruda trochę, co, Marek? Nie będę się odzywał, jak ktoś kończy ze mną rozmowę, no to ja wcale nie będę nalegał, żeby dalej tam to wyjaśniać. Ale, i przepraszać. Marek, tak może. Marek, a ty w życiu chyba bardziej jesteś pesymistą niż optymistą, co? Z góry trzeba zakładać, że coś się nie uda. Albo myśleć do przodu. Niby tak, ale to jest troszkę dołujące, jak zakładasz zaraz z góry, że wszystko jest na nie i nie uda się, nie? To w sumie po co to robić? No dlatego ja nic nie robię, bo... Chyba tak, no bo... Gdziekolwiek wyjść do lasu, 3 km lub nawet i więcej, nie warto, bo to tylko... Tam nie ma nic ciekawego, co by mnie interesowało, czego bym wcześniej jeszcze nie widział. I zmarnuję tylko czas. A ja ci powiem, że na przykład jako miastowa dziewczyna bardzo lubię iść do lasu. Po prostu sobie iść i tam chodzić. I być. No bo ja lubię czerpać inspirację od innych ludzi tam właśnie. Ale w towarzystwie, no że nie tak na odległość, to tam się tego nie nauczę, no. Wiesz co? Raczej tu nie masz się czego uczyć od kogoś. Ty powinieneś sam znaleźć coś, co jest dla ciebie dobre, coś, co cię inspiruje. No to zacznę się interesować trumnami i w nich spać, bo to... Widzisz, i dlatego ja mówię, że ty jesteś trochę taki smurf maruda. Oglądałeś smurfy, nie? Nawet po niemiecku oglądałem. No, tam był Smurf Maruda. I ty jesteś, Marek, Smurfem Marudą. Szlimp. Ja Smurf Maruda. Tak. I taki ciągle wszystko na nie, wszystko się nie uda. Patrzysz na innych. A, to może to właśnie dlatego, ale była czasami niezadowolona, bo ona się cieszy z czegoś, a ja się z niczego nie cieszę. No, trzeba się cieszyć, radować, nawet z małych rzeczy. Na przykład ja się bardzo cieszę, że teraz tutaj z wami jestem, że możemy sobie pogadać. To już jest jeden sukces. No, że sobie na przykład mój piesek do mnie właśnie przyszedł się przytulić. No, trzeba docenić te małe rzeczy, nie? Bo tak rzadko się zdarzają dobre rzeczy, żeby je docenić, czy z nich mieć radość w życiu, niestety. To są czele. Monika, ty jesteś raczej optymistką czy pesymistką? Raczej pesymistką. Czyli też jesteś takim smurfem marudą jak Marek? Tak, wiecznie narzekam. Jeszcze takiego poziomu nie ma chyba. Spokojnie, Marek, jak trochę z nami tu posiedzi, to się nauczy. Wszystkiego, co się można nauczyć. Marek, ładnie śpiewałeś wczoraj. Nie wiem, próbowałem się dostosować do tego, co słyszę na słuchawkach, ale ludzie mówili, że źle. No co ty tam... Nie słuchaj ludzi. Ale mi się najbardziej podoba te szoty twórcy kanału Zrób Mi Loada. Jak na końcu tam... No dziękuję. Tak, jak tam śpiewasz, tyle chciałem ci dać. I to jest genialne po prostu. Widzisz, Marek? No i nawet, no też Ela naśladuje takie zachowania, jeśli zauważy takiego szota, no to, że teraz też zaśpiewa po swojemu. No, bo... Ale każdy ten swoje robi w tym internecie. No to co nie robisz po swojemu? A właśnie, to były fajne, te fajne takie te momenty,
kiedy ludzie mnie tam namówili, żebym coś takiego zrobił, zaśpiewał, no to, że takie szoty powstają. Marek musi częściej streamować. No i trzeba tak coś twórczego, nowego, żeby ktoś by takie rzeczy porobił sobie, szoty, żeby to było no troszkę śmieszne. No tak, Marek, ale musisz się otworzyć na ludzi i wtedy też będą powstawać różne śmieszne rzeczy. No nie? I ja to właśnie lubię, no. I wtedy zadowolony jestem wtedy właśnie z tego wszystkiego. To musisz streama zrobić. Restreama, Marek, jutro rób. Będą nowe shoty, ludzie będą się cieszyli. No zobacz, jak na przykład ostatnio byłeś w tej czapeczce. Ile naklejek, ile wszystkiego. No. Bo nikt nie był taki, jak ja pierwszy w tym, co... Chodzi o twoją czapkę? Przepraszam. Jo. No tak. Tak, bo to nawet mi zrobili ze mną, kurwa, tego awatary z foliową czapką, bo coś tam. Pamiętam, nie? Chyba się latem. Tak, a potem słoneczko wziąłem, zrobię z tego jeszcze ten awatar sobie. No. Jak dla mnie to jest wszystko pozytywne, że można się pośmiać, ale teraz żeby tak nie, żeby palcami nie wytykać, to jeszcze... Ma być dobra zabawa, to poważna sprawa, nie jakiś tam... No tak ma być, no właśnie twój tak... Twój nick tak właśnie sugeruje, że też tak... Nie, no za trochę tam można robić tym, ale akurat naprawdę ludzie blokują im dystansu, albo... No robią krzywdę, albo się śmieją z krzywdy, a to już nie jest zabawa dobra, nie? No kurwa, no. Ludzie, no. Maciej, ja wolałbym się też z tobą zobaczyć kiedyś, bo chociażby na jeden dzień. Żeby, nie wiem, co głupiego byśmy mogli razem stworzyć. No to co, Marek? Świat nie jest na to gotowy. No weź, no Maciek, ogarnij to z Markiem, kurwa. No spokojnie, robisz swoje życie poza Discordem, nie? To jest mój priorytet. Przecież Maciek, to ogarnisz, możesz gdzieś kwaterę wynająć i przecież możecie na kwaterze gdzieś zrobić, to nie? Ale no mówię, najpierw ja muszę ogarnąć swoje życie poza Discordem, nie? Później, może w przyszłości, ale wolałbym może lepiej z kimś takim jak ty, ale nie z Janysem, no bo nie wiadomo co on... Przecież Janusz do Polski nie przyjedzie, Marek, co ty wiesz, chyba że autostopy za darmo będą jeździły znowu. On już od tygodnia co tydzień przyjeżdża. On już od roku jedzie, kurwa, do Polski dojechać nie może. No bo kurde, i co dalej, no, kobiety mnie opuszczają, myślą, że dalej jestem ze mną, a gówno, prawda? A to, że mi się no czemu chciało... Marek oświadczenia nie wydałeś, wytłumacz nam. Bo to jest to samo co tydzień temu. No to wyślij. Znowu nie broniłeś nie najlepszej, znowu czegoś tam i co? Ja tylko zażądałem, żeby... Bo jak milczysz, jak coś jest mówione, to czasami ludzie interpretują to po swojemu, a czasami trzeba powiedzieć to głośno. Nawet trzasków nie było słychać, żebym... Marek, ja się na tobie wczoraj bardzo zawiodłam. Ja to jeszcze raz chcesz, żeby... Nie, za tydzień mam inny plan, w ogóle... Aha, nie mogę się zdradzać teraz. Marek, musisz coś odjebać. Jutro jest stream. Wjeżdżamy w ciebie. Aha, czyli zignorujesz fakt, że się zawiodłam na tobie wczoraj? Pewnie, że tak. Proszę nie terroryzować Marka. Od zeszłego piątku cały czas jest blokowana, a my piszemy do siebie tylko takie rzeczy pretensjonalne lub żeby się... Nie wiem, nic miłego do siebie nie piszemy, jeśli cokolwiek do siebie piszemy, zaznaczam. Bo ona robi kopię swoich postów i wysyła czasami, no i ja na to nie reaguję. Że wszystko jest po staremu, nie wiem, jakaś zdrada może, bo wam mówię to, a jednocześnie za plecami zerą się dzieje coś innego. To nie, nieprawda. Chciałbym sobie teraz odnaleźć na Messengerze, ale teraz zaznaczę, że odczytuję wiadomości. Nie chciałbym, żeby... A, o nie najlepszej. Nic takiego nie robi, powinnaś słuchać mnie i dalej nie chcesz, coś tam napisałem. Długo jeszcze będziesz pozwalać manipulować sobą i tam pewien nick, którego nie chcę mówić. Musisz być szczery, Marek, mów jaki nick.
Właśnie szczery. Pewnie Lilianusz, co? Nie, bo chodzi o jej serwer. Dlaczego? Wymieniajcie, Marek potwierdził rejestr. Lilianusz nie ma w ogóle nic wspólnego tam z życiem Eli, no to nie kierujesz nią, ona do ciebie nie dzwoni kilka razy dziennie, bo wydaje mi się, że do innych administratorów dzwoni. No, argument za argumentem leci. Dlaczego w sobotę mi powiedziałeś, Ellen, do mnie teraz zarzuty robi, że tam, że nie chcę już więcej, nie? No to teraz ja odpowiadam, dlaczego w środę, dlaczego w piątek powiedziałeś tyle przykrych słów, czy coś w tym stylu. I tak cały czas wygląda nasze życie. I ciągle wywołujesz podziały między nami, bo jeśli ktoś miał być ciągle na twoich live oskarżany, to każdy by się zdenerwował. No, skróty mogę przeczytać jedynie. I kończę teraz telefonem. Wyrzuty, pretensje. No tak cały czas wygląda to wszystko. No ale trochę jest jednak spokojnie, chyba że zaraz znowu będzie jakiś odpał. Był mocno odpał, ale to jest... Tak, że wszystkie słowa, które padną na jutrzejszym live, to nie będą miały znaczenia, oczywiście. Wszystko będzie miało znaczenie, jeśli udaje się jakoś dodzwonić do mnie i wtedy powiem coś, co ona nie chciała usłyszeć. I wtedy to jak będzie traktowała jako argument. Kurde, jakie to jest pojebane. No. A Marek, bo ty, sorry, wypowiadałeś się, może mnie ominęło, ale na temat właśnie tego, co Elko mówiła o Wornecie, albo jak z nim rozmawiała na podium. Chyba coś tam było o tym mówione na głosówce dzisiaj, nie? Że tam mi się przyspituje. A ostatniej ale... głosówce, czyli wczorajszej? No, że Wornet się dodzwonił do Elki, nie? Ale to kiedy? To był jakiś live musiał być. No to... Nie wczoraj. No. Nie wczoraj, ale live, tak. Ja się rozłączyła, tam rage quita zrobiła pewnie. Ale przycisnął trochę z tymi sprawami, tak? Jakimiś różnymi. No cóż. A ty profesorka, co ci ten... Jakim... A, ty mówisz, że grasz w gry, tak? W jakie grasz w gry? Simsy. Czy poszła już? No, profesorka, jo? A to nie znam, ile ma lat jeszcze. A co, Marek? Ja? Młodsza od ciebie jestem. Candy Crush albo ten Diamond jakieś pewnie tam... Nie, wiesz co, zależy też ile mam czasu wolnego, ale jak mam dłużej, to na przykład lubię sobie pograć w Wiedźmina albo w Cyberpunka. W sumie zależy od nastroju. Lubię też grać w Simsy, ale tylko budować na przykład. Nie wiem, teraz w House Flippera sobie ściągnęłam, bo mam Game Passa. O Jezu, w Crasha Bandicoota też lubię sobie pograć. A Marek lubi grać Eli na nerwach. Na nerwach też lubię czasami pograć. Ja skończyłem z graniem. Co ty? Nie możesz, Marek. Gry też, gdzie dużo osób mówiło, żebyś mógł robić restreamy z gier, jak grasz. Większe grono osób było zainteresowane, wiele razy ci to powtarzali na głosówce. Na lapku mam kartę graficzną słabą. Marek, musisz jechać do Elki i wyszarpać lepszego poliznegowego laptopa. Helena płaci. Kurde, ja tak. Wyjeżdżałem zero na różne wypady. Opłacałem, nie wiem, czy nawet pół na pół te hotele i jeszcze jakąś inną żywność. Spłaciłem laptopa, który kosztował ponad 2000. Dałem jej więcej niż chciała, nawet o stówę. Miał być 1950, no to dałem jej chyba 200. No. No, tylko że tutaj jest zintegrowana chyba karta graficzna i ten laptop to jest może dzięki temu taki tani, że ten minęło, nie wiem, od pierwszej sprzedaży tego laptopa 2 lata i już nie jest to taki sprzęt wartościowy, ten poleasingowy. No. Eli ktoś tam nagada głupot, no jakiś sprzedawca taki, który ma charyzmę i ona we wszystko uwierzy. Mi się wydaje, że tak to działa. No, tak po Eli można się spodziewać pewnie.
No. Kurde. Nie wiem. Teraz się ciężko oszczędza. Ej, zapomniałam wam powiedzieć, że jeszcze gram w Hogwart i jestem wiedźmą. Już latam na miotle. A znasz tam takie sztuczki, jak zabić jakiegoś silnego przeciwnika za jednym razem, albo na 3 strzały, dwa strzały? Nie. No musisz się... niewidzialność i petryfikacja. A, no, ale ja jeszcze nie doszłam do tego, jeszcze tego nie umiem. Wiesz? Bo to może są jakieś zadania te poboczne, które umożliwią odblokowanie tych czarów. To ja jestem przed pierwszą próbą. No i ci teraz dałem tę podpowiedź taką, że całą grę przejdziesz dzięki tym sztuczkom. Tak. Że dużo łatwiej, no. A Jezu, fajne były te jakieś CD Action magazyny, gdzie były właśnie te... Też były różne smaczki. A najwięcej to było w internecie. Można było znaleźć, jak gry były rozkminione, nie? W ogóle ja uwielbiam też oglądać speedruny. Te przechodzenie ASAP jak najbardziej sprytnie gier, nie? To jest świetne. Tak, była taka stronka archiv. Speed Archive. No, archiv, tak, Speed Archiv. Dalej nie jest, pamiętam, to właśnie. Ale też jest na przykład Awesome Games Done Quick, tak? I coś co roku, tam. Nawet nie wiem, czy był, albo nie będzie długo, bo są 2 razy w roku, robią, tam miliony dolarów zbierają, tak? W ramach tego eventu i po prostu są ci speedrunnerzy i pokazują gry i często mają taką charyzmę, tak, tak? I opisują właśnie, co się dzieje, bo tam jest panel na przykład kilku jakichś tych kozaków z tej gry, nie? I mówią, tu odkryliśmy taki błąd, nie? Żeby tu oszczędzić 30 tak, sekund. Tak, pewnie, że to gracze wyszukują glitche, żeby ułatwić sobie życie. No ale chyba puszczę nawet z tego roku, puszczę na streamie tu zaraz, bo tam to anime to się jeszcze będzie kurwa ściągać. Tylko fajeczkę sobie zapalę, ale was słucham jakby co. Też sobie zapaliłem. Nie palcie, chłopaki. Ja jak to wiem. Marek, grałeś w Hogwarts, czy oglądałeś sobie gameplaye? Nawet gameplaya nie obejrzałem. Jakaś tematyka mnie interesuje. Wiem, że to jest taka piaskownica, sandbox, że tam nie wiem, wszystko można. Odkrywać sekrety, odblokowywać różne rzeczy. Marek na pewno czytał i dlatego zna zaklęcia. A, bo ja na przykład właśnie tak wracając, to jeszcze lubię oglądać gameplaye, wiecie? I to mnie trochę za bardzo czasami pochłania. No kaftana lubię. O, Korle, nie? I ten Sarge the Player, tam jeszcze inni byli. No, Korle też oglądam. No, Roka też oglądam. Staszek i Graszek i ten, nie wiem jeszcze. No, ale Dobrodziej, Dobrodziej, no. Właśnie. Ale Staszek i Graszek jest fajny, nie? I on te takie indyczki, jak on to mówi, gra, nie? Dużo takich gier mało popularnych. Tak, no ale dzięki tym gameplayom to z czasem nabierałem chęci, żeby samemu to tak ogarniać, jak i oni. I wcale te gameplaye nie psują mojej chęci zakupu tej gry i mam nadzieję, że to nigdy nie zniknie z internetu, że to będzie zabronione. Bo wtedy ludzie zamiast kupować to tylko oglądają. Nie wydaje mi się, żeby to tak było. Ja uwielbiam serię Korle i Staszka z tego The Forest. Tak. I Grounded. Nie wiem, czy albo Roysona i tego starszego, kurde, nie pamiętam kogo. We Far Cry jak grali. Roka. Roka, no. Właśnie. Już Maciaszek. No, Rok jest super. Ja lubię Roka. Marek, a wiesz, że na przykład Staszek ma jeszcze drugi kanał i on tam prezentuje gry planszowe? Który nie zgubił sensu życia, no to podziwiam, fajnie, bo ja tego nie mam, ja mogę tylko takich ludzi obserwować, oni jeszcze, oni mają
jakieś hobby, właśnie czymś, co się sprawia im radość w życiu, to jest ciekawe. Ja lubię takich ludzi obserwować, tak oglądać, jak oni w ogóle potrafią to wszystko przedstawić, co ich pasjonuje. A nie lepiej samemu jakąś pasję znaleźć sobie? To bym musiał mieć plecak taki i miotacz ognia, nie? Plecak z paliwem i miotacz ognia, to wtedy moja pasja wydobyła. Ej, Marek, to jest pomysł dobry na kontrolę. Na pewno się wybierz. Podpalałem już. A akurat miotacz ognia to był projektowany od gimnazjum, więc wybierz na podwórkę. Jak tam jakiś film mógł podpalić kurwa samochód, to czemu nie można miotaczem ognia? Zresztą były fajne z Ameryki, takie starsze, nie? Na YouTubie. Już nie takie stare, nie takie młode, nie? To, a w Polsce to taki Marek z miotaczem ognia. No nie wiem, nie wiem, skąd to się to wzięło, tak we mnie. Ale ja się jestem destrukcyjnych myśli człowiekiem, tylko nic więcej. No ale co pamiętam jeszcze takiego fajnego w tych grach? Wolfensteiny te nowe właśnie podobały mi się, zabijanie nazistów. Ten Blaskowicz, co był tym głównym bohaterem. Aha, te nowe części, nie ten stary, ten... Pamiętam. Ej, ja nie lubię strzelanek, bo się boję zawsze. Nie, to daje satysfakcję, że czujesz, jakbyś sam strzelał ten firing, ten, tak, że można to poczuć, jakbyś... A najgorsze dla mnie... I satysfakcję z uderzeń każdej kuli, że przeciwnik reaguje na to w taki sposób. No to ci powiem, Marek, także że posiadam Google VR i hop mi puścił Residenta na tym. No to pierwszy przeciwnik miałam ostrane gacie. Ale Marek, a co byś powiedział na ten, zrobić na takim, no poligonie załóżmy, tak? Kukły, jak te strachy na wróble, tylko tam jakieś, nie wiem, awatarki opisze na Eli, kurwa, hejterów i strzela, wybuchać je i palić mi otoczem ognia? Nie, no, to pewnie. Zbyt harturowe dla ciebie. Debilne, trywialne, takie tam jakieś... Nie wybuchanie. Miałem zaproszenia kilkukrotnie na jakieś tam paintball, to nie skorzystałem, wiesz. Nie wiem, ile pieniędzy bym na to wydał, może chyba więcej niż 400 zł, bo ile to, nie wiem, kosztuje to wszystko, to... Ale ja wolę te pieniądze w coś innego zainwestować i na pewno nie chciałbym się żadnego ruchu uczyć. A czego byś w sobie zainwestował? Pierwszego ilości dzisiaj? Ja już jestem tak zestarzały emocjonalnie, umysłowo, że to już, nie wiem, nic mnie nie cieszy, no tych tak... Nie, mnie trzeba popychać, ciągnąć za rękę, żeby gdzieś w końcu, żebym zauważył coś fajnego. No, wracam do domu, widzę, że tutaj ktoś słucha, co ja mówię. A co myślicie, chłopaki, o Nowym Foreście? I o tym, że tak wcześnie dali dostęp, pomimo tego, że ta gra była taka niekompletna. Uszczerbki na fabule były i to tam mało wyjaśnione trzeba było. No ale ludzie chociaż mają swoją własną drogę dedukcji, właśnie żeby teraz swoimi domysłami opisać tą fabułę. Bo wiele rzeczy zostaje dodanych w późniejszych aktualizacjach. No ten Song of the Forest, no to jest fajne. No tak, ale wiem, że to teraz troszkę zmienili, że tam te skrzynki na przykład się nie odnawiają czy coś, ale ten pierwszy moment był dla mnie takie trochę, że ta gra jest za łatwa. Na każdy... Tak, pierwszy moment tak było, ale teraz już nie ma farmienia skrzynek. Kurde, to będzie tragedia. No to co teraz zrobić w takim razie, będzie można, żeby to od jakieś surowce zebrać? Robisz zapasy, budujesz sobie dom, hodujesz to, co możesz hodować. Pewnie jakiś crafting może dojdzie, czy jakichś rzeczy, których nie możesz już sobie odnowić w tych skrzynkach. Jeśli crafting, no to albo Harvest Moon, albo minicraft. Nie, no chodzi o tym Song of the Forest, wystarczyło zapisać, wyjść z gry i ten, no, jeszcze raz wczytać grę. I już miałeś te skrzynki pod sobą z powrotem. No, dokładnie tak było, no.
Widziałam tam w jakimś update'cie, że doszły panele słoneczne. No, żeby te baterie ładować, ten paralizator, ten pistolet, ten taser, no jak wiem. No, no. Ale kurde, to jest szkolny błąd, nie? Ten błąd typowy właśnie z mnożeniem resursów poprzez reload save'ów, nie? Tak ogólnie mówiąc. Czy tam odświeżanie rzeczy na mapie. To było dobre, bo w szynkach można było wylosować różne przedmioty, niekoniecznie te same, nawet nieprzydatne niektóre, które miało się już w zapasie. No tak, ale nie uważasz, że przez to, że to było wszędzie i było tego tak dużo, to nie było odczuwalne potrzeby, żeby budować... I nie było tego właśnie momentu zaszczucia, zagrożenia, że zabraknie czegoś i trzeba uważać na każdy zasób, jaki się go posiada. No być może to w końcu... Ale dawanie możliwość, takie ułatwienie na samym początku, że no to teraz ludzi bardziej troszkę odepchnie niż przyciągnie, bo... Czy ja wiem, można... właśnie taki element survivalu dojdzie, nie? Ale to mógłby być taki tryb hardcore, że się nie odnawia nic i wtedy... No tak. Bo dawanie i odebieranie zabawek, no to troszkę też ludzi denerwuje. Kiedyś mieli, teraz nie mają. No. Czy tą fabułę rozwiną, bo bardzo mnie ciekawiło. No ale chyba wiesz, nie, że tam było można zobaczyć matkę i ojca w Wierdzinie, tak. Nie? Tam jako bossów. A tam no. Dodali to w późnej aktualizacji. No, ale fabuła zajebista, że to jest jakiś inny wymiar, albo kosmici to... zrobili. Podobał mi się ten widok z tej kostki na sam koniec gry. No fajnie. Widok na inną planetę, jakąś tam ze struktury kosmicznej jakiejś innej cywilizacji. No i o tych mutacjach. No pewnie, że fajne to jest. A grałeś, Marek, w pierwszą część albo w drugą? Coś grałem, nie pamiętam co, i sobie nie radziłem. No ja mogę oglądać gameplaye, ale się nie nauczę tego. Ja taką panikę czasami mam, no kurde. Nie, to jeszcze wszystko jest ciemno, ciemno się robi tam w niektórych takich grach. Nie udało mi się w takie Nie wiem, może z kolegami pograć, albo tutaj z ludźmi. Zawsze raźniej. O kurde. O nie wiem, czy tego drama. Ale ja myślę, że coś z nikim kłócić, że to tak samo przyszło. A nie mówiłam wam, że ten? Nie, nie mówiłem o tym, że spotka z Marysą. Nie, to nie. Nie wiem. Ja tylko powiem wam szczerze, ostatnio ktoś, nie wiem, to faktycznie wpadł do tego rowu, bo przyjeżdżałem z samochodem obok tego rowu, gdzie ona wpadła, w tyńcu.
to była prawda, bo była wbita była brama, tam gdzie ona wpadła. To była na 100% ona. Jechała i to było jak tam miesiąc temu niecały. Nie, no, może jak to wjechać, czy widzisz, że jest brama? Czy widzisz, że jest brama? Coś tam wiesz, to... Tak powiedziała na live. To jest prawda, bo przyjeżdżałem, widziałem wszystko. Każdy był zbieżna, wpadł do tego. Mamy też, otwieramy jeszcze usługi na sportowe własne, mieliśmy kopana węczniczną, ona sama wjazd, na czego zbieramy. Czy taki jest ten, popularny i też na znaczy, przy się przeciwnie, ona po prostu chciała, że nie ma gminy tego pracy, bo tam wyjazdy, żeby ją wozić do Marysi, powiedziała, żeby zabić, tak? Nie wiem, nie wiem. Jakoś tam nie, się wiem. Nie wiem. No dobra, to teraz... Coś tam na przedpokoju sobie o tym Błażeju i Mikołaju odsłuchałem, bo fajnie, że obcym ludziom Ela się zdradza, co tam się w jej życiu dzieje. O rzeczach, których nie powinna mówić. No, wszystko jest. Zostawiłem sobie tego live'a, tych dwóch, na później, trwa 8 minut. A co oni tam jeszcze powiedzą? Opowiadaj nam coś, Monika. A wiecie, że ta para gej, co tam prowokowała Elę i się okazało, że to są hejterzy, to no. oni byli w lutym u Eli? Zdaje się, że tak. Byli do tych chłopaków wtedy było, nie? Mieli na live'a wejść do niej. Ale no oni chyba byli już u niej w mieszkaniu, mi się wydaje, ale w lutym. Byli, no, ale... byli. Bo mam mowa, że zdjęć nie zrobili. A chyba czyli robili. Czyli to zaplanowana akcja. No bo oni byli, tam ludzie wiedzieli, jak są hejterami, bo udzielali się na tych patocelebrytkach i tak dalej. I to było takie właśnie nie do końca, wydawało się być szczerym fanem, nie? Ale nie było takiej akcji jak teraz, nie? Byłem na przedpokoju zobaczyć i sobie zrobiłem jako zakładkę fragment ich live'a chyba z Instagrama. Nie wiem, gdzie to oni to robili. Marek, tam jakiś, jak cię to interesuje, to u nas na media też ludzie wrzucają tam, co oni wrzucają na Instagram. No, widziałem, ale takie głupie ujęcia, jak Ela popija piwo. No, no wykorzystali ją trochę, nie? Własnych celów. Znaczy tym live'ie krótkim akurat odpalili, to tutaj od razu na Mareczkowie to ktoś zrobił restream, bo tam się zauważył, nie pamiętam kto, i ten, no w zasadzie była mocno niepocieszona, co robili, ale to kurwa strasznie słabe, najlepiej, że my nie robimy tego dla atencji, albo czy dwie minuty później zostawiacie nam suby na Instagramie, nie? I też tam, że wyszło, że oni śledzą wszystkie... nazwijmy to patocelebrytki, starsze kobiety od nich, nie? To niech Ela w końcu zacznie zauważać tych ludzi, którzy rzeczywiście są dla niej życzliwi.
Wiesz co, Marek, na tą chwilę myślę, że to jest nierealne. No bo jedynie to może być między nami wojna, bo nie wiem. Ona oczekuje od kogoś, żeby jakiegoś serca wsparcia i życzliwości, popierania we wszystkim, co ona robi. Ale tego nie otrzymuję, nie otrzymywałem nigdy w zamian też. Monika, a jak się odnajdziesz w nowej roli? Super fana asystenta. No to już wcześniej było. Znaczy w realnym życiu, no to już była asystent. No tak, ale teraz wiesz, Marek, tak oficjalnie, nie? Tonący się brzytwy chwyta. No tak. Ja mam pytanie, bo chyba nie wiem, czy ty, Monika, się spotkałaś z Markiem, jak był u Eli? Nie spotkaliśmy się. Taki był plan, ale się nie da go zrealizować, mi się wydaje. Czasami tak bywa, nie? Ale może kiedyś jeszcze będzie okazja, nie? Chociaż nie wiem, w tej sytuacji to... No pewnie, mam Monika, zawsze możesz przyjechać na Pomorze. Nie, tak to nie. A co my mamy... Ela by mnie... Nie, bo wy źle mnie interpretujecie. Chodzi mi o to, że możesz przyjechać na wakacje sobie nad morze i przy okazji spotkać się z Markiem tak towarzysko, bez żadnych tutaj podtekstów. Nie, no wiem. Ale nie wybieram się na razie na Pomorze. No, bo ja wynajmę sobie pokój nad morzem i będę sam w nim siedział. Tak mi się wydaje, że będę sam. Nie tydzień, Marek, albo więcej. Marek wynajmie pokój w Czersku i zaprosi nie mnie. Nie tam. Nie. Ja jadę nad morze nie tam w lipcu i ja nie chcę tam, żeby teraz specjalnie ciebie tutaj do siebie spacać do hotelu. Po co? W jakim celu? No, taki słynny hotel to warto odwiedzić, nie? Monika, Marek taki łatwy nie jest. Nie, to wiem, że żartuję. Ja też. No. No ja tak, możemy żartować, ale takie trochę nierealne. No nie ma, też musi być jakaś więź między ludźmi, żebyśmy wiedzieli, co ze sobą robić, czym się cieszyć, albo tak. Marek, ale już doszliśmy do tego, że ty się z niczego nie cieszysz, bo jesteś smerfem marudą. No. No i wyjść takim kimś jak ja gdzieś przybywaj. Ja myślę, że ja bym cię przekonała, ale nie chcę. Tak przez internet jest ciężko kogoś przekonać. Ja ci mówię, że będę nad morzem chociażby i sam i wtedy tam... Ale co, zapraszasz mnie teraz? Nie wiem, a kto chce? Nikt nie chce. A ja myślę, że tam masz pewne w DM-ach fajne fanki. Nie ma. Nie, tam... Ale tydzień wcześniej ogłoszę, bo i tak wynajmę i tak... No, i... Marek, to wcześniej ogłoś, bo wiesz, ludzie muszą urlop wziąć sobie, nie? Tak myślę, 2 tygodnie daj, spokojnie. No i co, i przyjedzie Kosu i nie wiadomo kto jeszcze. I będzie impreza. Zobaczyć jak ten wrak człowieka tam zdycha na plaży w paranoi, z poczuciem zagrożenia, że jest sam i teraz nie wie jak ma się zachować. Nie sam, nagle będzie miał wioskę Mareczkową i ten warki paletami. No nie dla ciebie cała paleta, ale to wiesz, jak będą chłopaki i dziewczyny, to trzeba się podzielić, nie? A w lato piwo to paliwo. No bo Kosu mieszka niedaleko, to pewnie odwiedzi mi się tutaj. O, Boże, ja siedzi na Max 1 i kurde, to ciekawe, czy słyszy. Na pewno no, słyszy. Cienkie ściany są.
Wniosek formalny o remont był zrobiony, ale nikomu się nie chce. Bo tak na chwilę obecną to wydaje mi się, że mam chyba 21 dni jeszcze do końca roku urlopu. Albo jeszcze raz być może się mylę, ale jeszcze raz przejrzę kalendarz. No to masz czym szaleć. Nie, bo za sam grudzień, że się przedłużyło, no to trzy dni dodatkowe wziąłem. Chyba tak. Ale trzeci dzień odpracowywałem, nie, że jak poszło jako urlop, tylko dwa. I teraz dodaj jakieś tam święta pomiędzy, które teraz miały miejsce. Nie wiem, no to muszę spojrzeć. No bo 10 pójdzie w lipcu dni i wtedy od tego, no powiedzmy sobie od początku sierpnia będę miał do końca roku kolejne 11. Ach. Może jo, to może to będzie, żeby to wszystko zagospodarować jak wyszło. Bo u mnie tak jest w zakładzie pracy, że mamy jakieś tam okienko. Czwartek jest święto, to w piątek do pracy można byłoby iść, no ale zarządzą, że jednak to będzie łączone jako taki długi weekend i, no, i ten urlop leci. No i tak jest teraz chyba tego 8 czerwca, Boże Ciało, nie? I to jest czwartek. I nie wiem, wolałbym, żeby do pracy pójść już. Tak się nauczyłem oszczędzać ten urlop, że nawet jakbym był chory, nie wiadomo nawet co wiesz, to i tak bym poszedł. Trzeba czasami, Marek, odpocząć od pracy. No właśnie. Coś tak po Wielkanocy odzyskałem siły na jakiś czas. Fajnie się było wyspać w czyimś towarzystwie, to daje mi taki spokój. A u siebie w domu samemu tak, no to te koszmary dręczą, spać nie idzie, coś tam się przejmuje, mam jakąś niepewność. Zawsze fajnie dzielić troski na dwóch, nie? Nie, bo nie, chodzi o tę świadomość, że ktoś przy mnie jest. Takie coś w głowie mi siedzi. Jakaś psychologia się taka uruchomiła we mnie. Myślę, że każdy lubi czuć kogoś obok, że jest. A to, że Ela wzdycha czasami na tych live'ach, no to nawet jak montuje film na słuchawkach i sobie tam odtwarza te fragmenty, żeby wybrać jakiś tam dobry moment, no to, że to niekoniecznie tylko na tych live'ach tak jest. No to, ona tak ma i sobie wzdycha. Według mnie to nawet jest troszkę urocze. Niepokojące jest tylko dla tych ludzi, którzy właśnie przez ten nowy jej mikrofon odsłuchują te wszystkie dźwięki z pomieszczenia. Nie wiem, no albo nie wiem, zdycha z jakiego powodu, że jest uradowana tym, co zdołała nagrać, czy to jakieś emocje ją nachodzą. Nie wiem. Ja na przykład lubię, jak Ela tańczy. No. No pewnie, że to może być. Tylko żeby tych dziurawych rajstop nie pokazywała jakiś. Oj, tam daj spokój, Marek. Tam. Tu dziurka, tam dziurka. Kogo to interesuje? Zobacz, jaki duet. Marek śpiewa, Ela tańczy. Nie, tam nie ma duetu. Nie ma duetu, ale mogę tam czasami ją odwiedzić jeszcze. Ja nie wiem. Nic na to nie wskazuje, żeby mi się chciało, bo ona nie wybiera mojego towarzystwa, tylko ciągle kogoś innego. Marek?
Masz ten? Ty masz jakąś opinię o tym nowym informatyku Elki? Ten co ten IT zrobił? Tym chłopaku? Ty z nim jakoś miałeś kontakt? Ty wiesz, tam jakby... Nie, jest to nikt związany z Tigerem Bonzo, z tym. A to ja wiem, no to już na szczęście, nie? A o tym nowym, no to że... No to... Czy nie w porządku? Jak to z twojej perspektywy wygląda, bo tam... Nie mogę nic mówić na ten temat. To są prywatne informacje, które Ela mi powiedziała. Dobra. Ale działa w końcu, nie? No bywały takie momenty. Chciałem, żeby coś tam odbudować między nami. A ja nie robiłem nic złego, żeby ona musiała dalej mi nie ufać. No po prostu się odpaliła, tam napiła i próbowała teraz znaleźć, a kogo tutaj teraz w pierwszej kolejności można pobić. I no, chodzi o to, żeby pomówić w internecie. No to zawsze ja. Dlaczego ja nie mogę mówić o sekretach Eli, co ona tam ma, jak nie, to wszystko się trzyma, nie? Nie, po prostu twoja opinia, że fajnie, że działa, czy jakiś, czy nie fajnie. No, czy... no pewnie, no bo no, rzeczy postarała się, żeby coś takiego zaprowadzić. No w końcu, nie? No ale bez tego to w ogóle byłoby słabo, nie? Bez donatów. No, ale jakie donaty są, kurde, czasami. Przez większość czasu trwania tego live'a, no to tam 10% to może takie jakieś neutralne, czy miłe, można powiedzieć. Negatywne, nie? Jak tam jak chwilę liczyłem, to był chyba No. 2,9 czy 2,9. I teraz ona się zmierza z taką ścianą tej prawdy, nie? Wszystko, bo ona mi się wydaje, że jest świadoma tego, czy nie dopuszcza do siebie takich myśli. Mi się wydaje, że może nie dopuszczać, bo każdy, kto by rozumiał, że jak robi błąd, no to żeby go więcej nie popełnić. No i właśnie w tych tekstach, z tych donatów, to wszystko tak jest opisane. Ale to, co ja sobie teraz tak myślę, że jakby na to nie patrzeć, jakby mnie Elka nie lubiła, chociaż nie wiem za co mnie nie lubi, ale jakby mnie nie lubiła, to fakt jest taki, że gdyby mnie nie było, to nie zarobiłaby tyle, ile zarobiła. Nie? Bo ludzie by nie wysyłali tych hejterskich donatów na mnie też. No tak, no. Ale teraz ma te donaty, ale to może przesiadywać tam do późnych godzin nocnych, ale kiedy ja byłem z nią w grudniu, no to już szanowałem swój czas, że to już nie warto siedzieć, bo ja muszę jutro jechać. I to mnie dołowało. No. A chyba wspominałeś mi, Marek, tam właśnie, że nie było z tego kasy i ty chciałeś spędzać czas, a ona wolała widzów. O. No właśnie, też. Ale te donaty to mi przypomniały czasem dosłownie pół roku temu, już ponad nawet, nie? Jakiś taki wrzesień, listopad, jak właśnie donaty jeszcze... No, to, pamiętam te pierwsze, ale ją to zabolało, nie? W ten pierwszy live. Ale to są, albo były odpalane nawet... Już to, ale za piątkę to były chyba donaty i potem zwiększyła na 10, żeby to było... Nie, aż tak dużo ich nie było chyba. A tam były różne kombinacje, ale to właśnie takie jeszcze tam Kacborowo działające, tak, przystanek i tak dalej, i Skarioci jeszcze żyjący jeszcze przed PKS-em, tak, psychotropem, to właśnie tego typu były donate, czyli te ciśnięcie albo wyzywanie obrażanielki i ciebie, tak, i jakieś takie hejterskie rzeczy, jakieś takie animozje wewnętrzno-discordowe, nie? I teraz też było, że... No, tak, ale jeszcze raz, jeśli ktoś nie zapamiętał, to jeszcze raz powiem, no bo ja też robiłem różne dziwne akcje, żeby na każdym spotkaniu z Elą ktoś donosił o moim występku lub jakiejś no, dziwnej działalności. Bo zauważyłem, że donaty też polegały na tym, aby Ela zauważyła coś, co ja ukrywam przed nią. No i ludzie właśnie w tych donatach starali się Elę uświadomić. No tyle pamiętam. No i ja was żegnam, bo jak mówiłam, jestem bumerką i chodzę spać z kurami. Życzę spokojnej nocy i do jutra. Do pana. Do widzenia. Do usłyszenia. Dzięki, hej, do usłyszenia. A.
A kiedyś, Maciek, ciebie tutaj nie chcieli na tym serwerze. Dalej mnie niektórzy nie chcą, tylko po prostu wiedzą, co toleruję, nie? Ale wszystko ja przekazywałem administracji, to co pisałeś do mnie, a może, że może już teraz można byłoby ciebie odblokować na moim serwerze. Tylko... A ty nie pisałem przy jakichś tam podium, czy jakichś takich eventach, nie? Ale jakoś tak pisałem, jak na mnie, nie? A zresztą to był taki okres, że jak tutaj ten serwer się rozkręcał, to na gangu jakby tam się mnie odkręcali z admina, a ja tam sobie mało na Discordzie siedziałem, zrobiłem sobie odpoczynek dosyć, nie? Na początku roku. Ale powiem ci, ten serwer najlepiej rokuje. Od kiedy to... No. A to zasługa bardzo nie najgorszej, nie... Najlepszej administracji w uniwersum, o. Najlepsza, co tam knujesz? Przyznaj się. Pewnie nowe zdjęcia cycków robić dla Marka. Co? Ja cię... Gram w Twitterka, co ty gram. Zdążyłem o tym zapomnieć. A ona, że ona wysyła jakieś zdjęcia cycków, to... No właśnie. Nie? Maciek by chciał. Maciek to tak fantazjuje, że przez przypadek do niego wyślę. Do mnie można wysłać. Pytanie. Czy Mareczek już się wytłumaczył z podium? Po co miałbym? Byłem bardzo zmęczony i jednocześnie siedziałem prawie do końca, chyba mi się. No, nie tam, wierzę, było, że... tam było słychać, a Marek, a czemu się nie wypowiesz? A ja tam odpowiadałem, a co mi się chce? A po chuj to mam coś mówić. No nie, może dlatego, żeby obronić swoich ludzi? A to nie miało miejsca tydzień temu, i nawet poprzedniego jeszcze tygodnia, albo nie. Jeszcze wcześniej, było. Nie, ani razu nie starałeś się to samo, żeście mi mówili, a dlaczego nie broniłeś najlepszej? I po raz kolejny, teraz, wczoraj miało to samo miejsce. Ale nikt nie chce słuchać tego, co ja mówię, to przecież to Ela jest gwiazdą, a jak powiem coś, co ona nie chce usłyszeć, to ban. I wtedy mam co wchodzić z multika, nie? Aha, czyli to się dla ciebie liczy, tak? Żeby nie musieć wejść z multika. No to, ale wtedy co? Ty myślisz, że na multiku ja się odezwę, żeby kolejne konto mi skasowała? No co ty w ogóle teraz wymyślasz? Miałeś się z Marką odezwać, powiedzieć prawdę, a nie... Nie mogę się odezwać, ty nie rozumiesz, że tutaj chodzi o konto. Nie mogę w nieskończoność ich tworzyć. Ale no, ona się odbanowała kolejnego dnia. No właśnie. Nikt nie odbanowywał z kolejnego dnia, nawet jeśli bym powiedział, to każdy już by wiedział, które jest moje nowe konto i po co mi takie coś. Ale byś przez większość czasu konto. Nie uczestniczyłem, kurde, w tej rozmowie na podium z Elą. Nawet nie słyszałem wiele wulgaryzmów, jakie ona powiedziała. Nie tylko w stosunku do niej najlepszej, ale też i do mnie. No straszne, jak zwykle. Marek. No to się kurwa narób tyle, co ja. Myślisz, że ja będę reagował? Będę miał tyle samo energii, żeby się odezwać? Wypierdź. Tak się mówi do takiej osoby, która nie rozumie mojego życia, mojego punktu widzenia, nie wciela się właśnie w moją skórę, no to nie masz prawa się odzywać wcale. Ej, ale Ela też jest taka, że jak ktoś broni kogoś, kogo ona nie lubi, to ona jest wkurwiona jeszcze bardziej na tą osobę i to nic nie daje, bo nic nie daje. A, no to w takim razie w ogóle nie reagujmy, nic nie mówmy, nic nie róbmy. To nie jest pierwszy raz, że ja się nie zareagowałem, jak ktoś zarzucił mi oskarżenie. Ale co to jest za argument, że to nie jest pierwszy raz? No. Ty to mówisz w swojej obronie, a to jest jeszcze gorzej, Marek! Nie muszę się w ogóle bronić, ja mam w dupie, kurwa, w ogóle wszystkich ludzi, którzy tutaj, kurwa, mają jakieś zarzuty wobec mnie. To co to ja... A później będzie, a Marek może wejść, a wejść pogadać, tak jak wirus pisał niegdyś swojego czasu. No, wszyscy... No, Marek, by to wejść, 100 tysięcy ci mówiło więcej na wątku, ci wysłałem... Trajcie się, kurwa. Z strony, co tam... Ja byłem podobno trolem, którym, kurwa, tam udaje. No, witam serdecznie, frustracji, kto tam jeszcze napierdalał, kurwa? Maciej. Dobra, zamknij tą pizdę, youtuberze, 470. Zamknij tę pizdę, kurwa. A Marek, a widzisz, a mówiłem, po chuj coś z tą babą gadał wcześniej. Mówiłem, że chuj... Jeszcze żeśmy się zaprosili, jeszcze patrz Marek i przypomnij kurwa se, 2 dni temu było tak, że nie chcę, żeby było doksowanie i pamiętasz kobita, co się do ciebie uśmiechnęła i mówię, że Marek, na chuj robisz kurwa, wiesz stary, że będą kurwa problemy, po chuj się wpierdalasz kurwa z tą Moniczką kurwa w pierdolenie kurwa, taki głupot kurwa, wiesz, że będzie miała Gawina kurwa, oto tylko pretek. Nie, dzisiaj niczego nie powiedzieliśmy, aha.
Nie, dobra, Monika powiedziała, że o tym hotelu w Czersku. Dobra, Monika, więcej takich rzeczy nie mów. Nie mów. Ja idę stąd, bo to teraz to jest troszkę to zbyt agresywna atmosfera. Tak, najlepiej. Idź i na zadowolony. Co tam? No pewnie. Może się wyśpię. Nie będę się do drugiej w nocy i tym łokciem podparty ogrodę. Mi w dupie wszystko, wszystkich, co dla ciebie ludzie robią, miej to w piździe i idź sobie spać. No i tyle. Po co? Pewnie. Ty myślisz, że ja coś robiłem do tej pory cały czas? Ale ja wiem, ale co? No ja wiem, że nie robiłeś. To jest problem, Marek. To jest właśnie ten problem. No bo wy jesteście ludźmi, którzy mi nigdy w życiu nie pomogą, ale głupim gadaniem to zawsze mogą mnie poratować, jeśli będę tego potrzebował. Dobra, wow, rozumiem. Nigdy ci nie pomogą. No ważne, że ci Elunia pomoże, nie? Wow, brawo. Ale co ci Marek pomagać w ogóle? Zaraz będzie pierdolenie, kurwa, że ja frustracji bronię, kurwa, co mnie nienawidzi, kurwa, na Wuka. Ale Marek, ale ile ci ludzi mówiło, kurwa, różne rzeczy w ogóle? Ty, kurwa, masz, chłopie, 30, kurwa, 4 lata, to ile ci ludzi będzie tłumaczyć w ogóle? No, chłopie, wytłumaczył jeden ci kumpel, drugi, trzeci, kurwa. Przestań już, co ty w ogóle gadasz znowu za głupoty? Marek, ale powiedz mi, jak... On już poszedł. Nie będę ten w ogóle. Poszedł, Marek? Poszedł. Dobra, to ja przyłączam. No poszedł, no bo prawda w oczy kole, no. No tak, bo wiesz, mu powiesz prawdę, to on już zesrany. Przyłączam, kurwa, na swój prywatny. A siedzi i nas oszukuje. Lusią, pipi, pipi, serduszka, słoneczka, a nam pierdoli, że nie ma z nią kontaktu. Ale kto? Z kim miał kontaktu? Marek! Ale z kim miał kontaktu? Zero. No to jest manipulant jebany. Tak. Nie, Marek jest, kurwa, zaburzony. Nie, no, wytłumacz mi, co to jest za argument? Ja mu mówię, że oczywiście znowu nie bronił, a on mówi, no tak, wcześniej też nie broniłem, a co to ma znaczyć? No ale wiesz, to, że on jest zaburzony, to nie znaczy, że to go... No nie, ja pierdolę, wiesz, to nie jest zaburzony, ale jak ja powiedziałem trzy rzeczy, kurwa, Marek to jest taki chłop, że trzeba powiedzieć prawdę, kurwa, i tak ostro nabieram, nie tak łaskę, że a wiesz, to może sens, może gdzieś poszedł, znowu. Poszedł. Ale widzisz, nie powiesz prawdy źle, powiesz prawdę i tak jest źle. Z nim się nie dogadasz po prostu, nie? I ja powiem wam, że na początku nie wiedziałam, jaki ja mam do niego stosunek w tym uniwersum. Myślałam, że mam neutralny. Ale po czasie po prostu, jak widzę, jakie on akcje odpierdala LC, jak bardzo... Nie, Marek jest pewna. Marek jest pewna. Wraca z podwójnym ogonem, jak wraca interes. To dla mnie to jest jedna z najbardziej negatywnych postaci w tym uniwersum, nie? I on jest bardzo złą osobą. Ja nie mówię, że on jest jakiś tam super w pełni zdrowy i tak dalej, bo on jest opóźniony, on jest jakiś, wiecie, no widać, że coś jest nie tak, po prostu nie będę diagnozować, ale to nie wyklucza tego, że on zajebiście manipuluje Elką. Ja mam wrażenie, że on ma wręcz zabawę z tego, nie? Oczywiście, że tak. No tak, a potem będzie przylezie, będzie ryczał zaraz, kurwa, i znowu najgorsza. Ja bym powiedział, że złom, tak, tylko że raczej... To też nie jest tak, że manipuluje Elką, on manipuluje Elką z tego, żeby mieć poklas przede wszystkim, kurwa. To nie jest takie coś, że on manipuluje, żeby tam mieć u niej... No wiesz, takie osoby toksyczne manipulujące właśnie karmią się atencją, on bez tego umrze po prostu. I to nieważne, czy to jest atencja od Elki, od, wiesz, ludzi z Discorda, czy kogokolwiek. Ale po prostu jak jemu tego brakuje, to on cały czas będzie, wiesz, coś odpierdalał, żeby cały czas to mieć, nie? Jak on dzisiaj pierdolił, że on siedział na podium, bo on musi zaznaczyć swoją obecność, chociażby na publiczności. Tego nie słyszałam, przed chwilą weszłam, ale już wczoraj na tym podium po prostu tego odpowiedzi, kurwa, no ręce opadają, nie? I powiem wam, że Elce to też się naprawdę dziwię, bo jakby rozumiem, można być w toksycznym związku, można być i tak dalej, ale on już tyle razy jej pluł w twarz, że naprawdę, kurwa, no jakiś tak, reszt ale... godności, honoru. No dobra, Elka mu nie pluła, jak ona? Ja już tam nie mówię o ich relacji, nie? Bo i tak zrobią, co będą chcieli, tu nie ma nawet co w to ingerować. 1000 razy było mu tłumaczone, ale kurwa, ma ten serwer, ma tu ludzi, którzy go wspierają, gadają z nim, chcą dla niego dobrze, Ela siedzi i inni, kurwa, pierdolą te kocopoły, oni najlepsze i tak dalej, to nie potrafi tej mordy otworzyć. No a potem jest płacz, nie? Potem przychodzi i płacze. Tak, ostatnio płakał. Co tam, Maciek, jeszcze raz. Nie, cześć, nie, witam się. Jak mówisz, Maciek, do mnie, czy co? No tak, witam się z tobą, po prostu. Jak, hej. Co?
Witam się po prostu. No to ja mówiłem, że jeszcze raz, wcześniej mówiłem, a chyba już, nie wiem, tam 10 minut temu, jak spierdoli. Dobra, widziałem, przestańcie, kurwa, no się widać 15 minut, ja pierdolę. Nie, widać, ale to nie, Marta, nie, Marta, kurwa, jak się temat będzie... Kurwa, witanie teraz będzie, 2 godziny. No ja mam jeszcze 7, 6 dni, 22 godziny. Dobra, zaraz dobrze. Sobie pana. Dobrze, pani, frustracja. Wiecie co, naprawdę tak, jeszcze co on tu, że po, z czego on się ma tłumaczyć, no... A wiecie co, dajcie spokój. Ale nie, Marguczek, bo z tego tak było, że ja mówiłem, że tam, że witam serdecznie, że tam frustracja nie widziała coś tam, że kanał 100 tysięcy i później mówię, Marek, ale mówiłem dziś, kurwa, mać ile razy w ogóle, nie gadaj, są kurwa ten. A mówię, kurwa. Ja mówię, a jak ta mama ci kurwa, no i Marek poszedł w pizdu, kurwa. Ale Marek nie jest taki, że on jest jakiś taki, kurwa, w tym momencie na przykład, co było wtedy, że złośliwy, to on jest, kurwa, głupi. On jest, kurwa, głupi, kurwa. Nie, złośliwy też jest, wiesz co, ja go też tam... Złośliwy też jest, ale mówię mu, kurwa, nie gadaj, kurwa, cała nie wie, ja nie mówię tak, o... Tak, on jest perfidny w tym wszystkim, strasznie. Perfidny, właśnie, to jest idealne tak. Słowo, nie? Perfidny jest, chuj, daj spokój. No perfidny i mówię, Marek, nie wchodź. No, chcesz się naprawiać, się naprawię, kurwa, bo już nic ci nie pomoże, kurwa, WK. A on mówi, ja no, chcę, no, a za chwilę, kurwa, wchodzę, kurwa, po siłowni, słyszę, kurwa, Mareczka, kurwa, z Moniczką, no to ja pierdolę, kurwa. No, dobra, Golidor, idź do psychiatry, bo już znowu lecisz. A jak ten twój kanał 470? Ja, jak będę to słuchał dalej, to ja pójdę chyba do takiego zakładu jakiegoś takiego zamkniętego. Wiecie, bo Ela tylko... wiadomo, jest po prostu zaburzona i głupia często, a Marek, on w tym jest taka perfidia, wiecie, pełna świadomość tego, co robi i jakie konsekwencje to będzie miało i jaką reakcję wywoła. No jakbyś miała wybrać większe zło, to frustracja. Jakbyś miała wybrać większe zło, to kto jest gorszy, Marek czy Ela? To jest ciężko porównać. Dobra, ciężkie pytanie, no bo wiesz, Ela ma... Czyste w ogóle, takie czyste skurweseństwo. Według mnie Marek jest gorszy. Nie, to jako ja... osoba? Według mnie też. Nie, to według mnie... Odsuwając jakby konsekwencje, które poszły za tym, jaką się jest osobą, jakby... Chodzi mi teraz o dziecko. To jakby, jeśli chodzi o samą osobowość, działania, to perfidię właśnie, to Marek jest gorszą osobą. Moim zdaniem on ma więcej panowania nad sobą, niż Ela ma nad sobą. I przez to jest gorszy. I przez to jest taki ostentacyjny właśnie i taki wyrachowany, nie? W tym wszystkim. No to jest fakt. Albo jest tak zbudowany emocjonalnie, że po prostu wiesz, nie. Ja się właśnie totalnie zgadzam, bo Ela, ona tak, wiecie, no Ela nie ogarnia po prostu. Eli coś mówisz i Ela to puści mimo uszu. Ona, Ela po prostu nie ogarnia. Jej się te dni Ela zlewają. Ma po prostu burgera w pizdu i a Marek, 100%. A Marek jest kurwa świadomy, Marek ogarnia, dobrze wie, co się dzieje. Tylko po prostu on chce, żeby coś się działo. I ja uważam, że w tej relacji to on akurat powinien być mądrzejszy i po prostu spierdalać Eli. No, czyli chodzi o to, że Ela po prostu jest takim skurwysyństwem, tylko nie ogarnia, a Marek on jest też... On się żywi po prostu nią, bo to jest idealny dla niego, wiesz, pokarm. On się żywi tym, co Ela przeżywa z nim, że może nią tak manipulować, że on nam gada, że jebać Elę, coś tam. I jej mówi, no Alunia, wysyłał jej serduszka znowu wczoraj, a co gadał, że koniec, kurwa. Rozumiecie to? Jej pierdoli, że wyrzucili go z serwera, on nie wie, co się dzieje, a tu pisze wprost, że przecież ja wyszedłem, nie? No kurwa, cały czas miesza. Taka tak nie robi, ona nie myśli. Ja nie wiem, czy on myśli, że ze sobą nie rozmawiałam, że to nie wyjdzie, no kurwa, też no ludzi. Tak, on tak myśli. Idiotów ma. A kto zadał to pytanie właśnie, kogo uważamy za gorszego? No ja zapytałem, że kto jest większy. No a ty co sądzisz? Czy na przykład, tylko ja mam drugie dno takie właśnie zakresowałem, o co mi chodzi. Bo to się też rozbija na stronę, głównie na WK, bo widzicie, na przykład Marek jest chujem, kurwa, debilem, kurwa, i ja w prywatnym rozmowach mówiłem nieraz, mówię, Marek, to jest okej, to jest dobre, ale to jest złe, bo ty jesteś głupi, kurwa, głupi. I, a druga jest taka strona, że na przykład Marek krzywdzi Gawinę, no bo wiadomo, jest zaburzona, jak się tak pierdoli, kurwa, że się będzie tam żenił, kurwa, ślub cywilny będzie brał, za chwilę nie przyjedzie, gdzieś tam nagra mieszkanie, kurwa, normalna kobieta po takim czymś, po takiej akcji, to by wiedziała, że spierdalaj, kurwa, zablokowała, bo na wszystkich mediach. Powiem ci, że nawet nie normalna, nawet zaburzona z jakimś miejscem burgerem.
a chłopów na WK i na wszystkich rzeczach. I kobiety my się też najbardziej wkurwia, że Gabina kurwa tańczy z gołą kawą. Czekajcie, bo tu. Co to znaczy na WK? Oni piszą, że nie, ja nie robię filmu, no to teraz. Tam wtedy robiłem, ale to było rok temu chyba. To słowo honoru. Ja myślę, że to ale co, kurwa, że ja pierdolę. Ale co to znaczy na WK? Bo ciągle na wykopie. Aha, okej. Okay. Nie, no ja mówiłem na początku, żeby nie mieć, że warszawski koks, kurwa. Wieżak, zmutuj się. Co z tym wykopem, bo ja nie skumałem. Ale najbardziej tam ludzi właśnie wkurwia i co ciekawe, na przykład raz była taka ankieta, ale że... Ale na wkupie wątek, jakby Eli Gavin to taki jest martwy trochę, nie? To przyszło wymyślak. Galidor to jest słynny tutaj w uniwersum wymyślacz. On kiedyś przyszedł, powiedział, że on ma 475 tysięcy subskrypcji na YouTubie. Tak, że czytał nam donaty rzekome, a wymyślał je na bieżąco. Mówił, że ludzie do niego piszą. Także to jest mitoman, to wiesz, to tam nie martwi się do wykopie. Nie wierzę, oj, później było kurwa. No widzisz, trafiłeś na wykopiarej i zweryfikowatej. No Jezu, wykopki. I było właśnie takie coś, że tam było takie coś, że nawet nie boli w ogóle kobiet takie coś w ogóle, jeśli chodzi o tam krzywdę tam Marka czy tam Gawinę, tylko właśnie większość mówi o chłopów, że bardziej byli wkurwieni na tę krzywdę Marysi w ogóle, że jest takie coś, że zamiast ona tam, żeby walczyła na przykład tam, nie wiem, dziecko, jakieś tam inne podmioty, sytuacje, żeby coś zrobić z tym sądem, no to ona kurwa pierwszy, kurwa, drugi tydzień robiła lajta, kurwa, i zbierała, kurwa, na dziecko i zrobiła okienko po lewej stronie, kurwa, Free Marysia. To jest, kurwa, popierdolone i to trzeba gnoić, kurwa. No, ale nie odpowiedziałeś koniec końców, a jestem ciekawa, co myślisz. Że kto gorszy? Że Ela. Myślę, że kto gorszy? Powiedziałeś. Gawina, oczywiście, że Gawina. Marek jest pojebane, kurwa, to jest pojebane, to jest takie toksyczne, kurwa. No dobra, ale wiesz, jakby ocenię całą tą sytuację z dzieciątkiem i tak dalej, konsekwencje tego wszystkie, które się ciągną, po prostu jako osoba, to co oni robią i tak dalej, w ogóle pomijmy temat tego dziecka, to nadal uważasz, że Ela jest gorsza? No ja to uważam, że Marek. Jakby pomijmy dziecko, to ja uważam... ludzkich, wiecie, w tym po prostu zachowywaniu się wobec Marek, wobec Eli, Ela, wobec Marka, no to Marek 1000 razy mocniej odpierdala, 1000 razy bardziej, gorzej i częściej. No właśnie, i to jak ja słyszę, że on mówi, że on wypuścił... Mega rzadko tu wchodzę, mega rzadko wiesz, on często udzielam. Na przykład mówi, no ja wypuściłem ten filmik albo ten filmik, bo Ela mi powiedziała coś złego. No błagam was, Ela mówi mnóstwo pierdół, których oczywiście nie powinna mówić i to karygodne często, ale to kurwa jego działania są 1000 razy bardziej jakby, wiecie, inwazyjne i bardiej robią realną krzywdę niż to, co mówiła. No właśnie, Ela. Zobaczcie, że to też jest taka lawina, że my się zastanawiamy, dobra, widzimy, że z dziewczynką to i to się stało, została odebrana i tak dalej, ale zobaczcie, faktycznie jest tak, że to jest konsekwencja tego, co spotykało Elę z rąk Marka cały czas. Tak, oczywiście, że tak. Przecież od kiedy Marek się pojawił, siedział w tym kurwa namiocie, jak ten szogun jebany, to się wszystko zaczęło jej totalnie walić. Ona wcześniej też odpierdalała i miała swoje maniany, to każdy wie, tak? Że Elka no po prostu ma taki charakter, jest zjebana, dużo odjebała. Ale przy nim to już po prostu jest równia pochyła. Tak, i się zaczęło... Ale wiecie, ej, kocham Marka, jakby... nie kocham Marka. Nie dostał, jestem nie? z Markiem, zrywam z Markiem. A poza tym, co Elka najgorsze, co może zrobić Markowi, to nie wiem, kurwa. Brzydko o nim powie w internecie, albo zabierze mu admina, a on tam, kurwa, jeździ do niej i realnie szkodzi. Jak ktoś zapytał... Jednego dnia ją pierdoli, a następnego dnia... Jak włączysz Marysię, to jest Marek większy toksyk, kurwa, bo się bawi uczuciami chorej kobiety, za to, że jej w chuj. To jest, kurwa, patologia. I właśnie, wiesz, o to chodzi, o to profilowanie. To nie jest w ogóle największy, kurwa, priorytet, żeby był adminem, czy jakaś tam ranga, no to jasny chuj, kurwa. Jebać Marka. Gadanie, kurwa, w ogóle co oni gadali między sobą? Ostatnio tak samo była taka sama akcja, ja mu tam zaczęłam coś gadać, on wyszedł, wrócił, popłakał się i wyszedł. No, wtedy byłam. Bo on myśli, że będą go wszyscy głaskać. Chuja głaskać, kurwa. On myśli, że wiecie, że właśnie on jest tym władcą marionetek słynnym, nie? Że jakiś wymyśli, kurwa, kocopoły, popisze, pobreźli. Ale on wie, sam tak nawet mówił, nie? Że on... No tak, to właśnie, to on powiedział, że on jest władcą. Sznurki pociąga.
ta. Boże, ja do was mi nawet odpowiadacie z sensem, a byłam wyciszona. To krótko. Nie, no bo pytałam się, co będzie, jeżeli Marka wywalimy z Maryczkowa, bo nie ukrywajmy, że część osób jest tu tylko po to, żeby pogadać z inną częścią osób. Nie, no nie? To jest jego serwer, wiesz, to jakby nie... Gdzie? Zostawmy go dla fabuły. Można zrobić kanał dla fabuły. I za nim ludzie pójdą. Nie, on nie jest jakiś inwazyjny, nie? Tylko po prostu czasami ktoś musi mu powiedzieć, co jest pięć i tyle, no. I już. Nie może być ciągle głaskania po główce. Jak ja słyszę, że wiecie, on znowu zaczyna, o, bo Ela myśli, że ja wierzę, że ona mnie kocha, a wszyscy, tak, Maryczku, tak, no, co ona ci robi, weź, już nie gadaj o niej. No kurwa, a co on jej robi? Ale za nami się powinien jednak wstawić, za ludźmi ze swojego serwera, za tymi, którzy mu zapewniają obsługę techniczną i za tymi wszystkimi innymi. No, korwiewa jebana. Marek nie zna takiego pojęcia jak lojalność, serio. Słyszałaś, co on teraz mówił, jak ja go pytałam, co on mówił? Kpił sobie z nas, że o, co my możemy dać, co my mu pomożemy? I jakby ja wiem, że Beka z tą sytuacją i tak dalej, że Ela cały czas to na live'ach mówi, że o Jezu, było mnie na święta, u mojej mamy jadł i tak dalej. I tak wiecie, opowiadał to w taki strasznie dramaturgiczny sposób. Ale zobaczcie, jakby wam tak typ odjebał, przyjeżdża do was, kurwa, na święta, to jest ważna okazja, do waszej rodziny, poznaje waszą matkę, jest nią, kurwa, śniadanie wielkanocne, pierdolicie, po czym wraca i w internecie odpierdalać takie gówno, no, jakby wiecie... No oczywiście, przecież wiesz, jak ja to tak... Na to, by zareagował normalnie i by po nim to spłynęło. No chyba to nie wiesz, znam takiej osoby. No oczywiście, przecież on tak odjebał, wiesz, ja naprawdę myślałam, żeby on wrócił, taki zadowolony, było inaczej, było fajnie, nie siedzieli tyle w internecie, a ten śmieciak tam był, to kurwa nagrywał jej kuchnię, no rozumiesz to? Na zapas, żeby coś mieć, no... Jeszcze bałagan zrobił. I pamiętam właśnie, jak się go pytałam, no ale dlaczego ty to zrobiłeś, to on zaczął coś tam, tak wiecie, losować słowa, że coś tam dla... Że on to... zawsze losuje słowa. Że on to zrobił dla siebie... Że my go nie postrzegamy tak, jak on by chciał, żeby go społeczeństwo postrzegało. Jakieś kurwa takie, wiecie, nie miał dobrego argumentu nawet na to. No ale to tak samo jak pojechał, jak miał robić ciągle Eliza, że się spotka z psychotropem, a jak mu się wypomni to, że on pojechał pierwszy do psychotropa, to się zaczyna, a po co wyciągać przeszłość, a już sobie wybaczyliśmy, a już coś tam, już coś tam. Albo że on miał powód, no i coś tam po chronologii pierdoli. Mnie. Wiecie, i jakby to nie było wszystko nagrane, to on by się tego wypierał. Oczywiście. Nawet do tego słuchania. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. Oczywiście, że tak. O, siemano. Stręciarz. Specjalnie to powiedział, żebyśmy wiedzieli, że jest admin. Nie, no co wy. Może macie luz. To co, jak jest admin, to co? No to tym bardziej powinien też wiedzieć wirus, kurwa. Jak się zachował Marek? No. Stawił się z jakimkolwiek? To przecież napisałem mu na ogólnym, no, no, co myślą. O tym przed chwilą, jakbyś go słyszał, co on tu wygadywał, jak go pytałam o to, że o, co on od nas ma, że jaką pomoc dostanie. No, to dla mnie się nie liczy. Dla mnie się liczy to, że... Jest mówił, że on nie może stracić Muldika, no w ogóle nie, daj mi spokój, bo... Znaczy się, no kurde, niczego więcej się nie spodziewałem, jak się zachował, więc co mam powiedzieć? No, przykro mi i tyle, no, tak jak każdemu z nas. Wszystko, na co go było stać, to jak pierdolił o tych cyckach, co mu rzekomo najlepsze wysyła, to że ty mi, Ela, wysłałaś cycki. No, wow, jeszcze zamiast ubrać, to jakby jakieś normalne słowa, że zamiast użyć jakichś normalnych argumentów, to on, kurwa, filozofuje i duka znowu jakby pisał podanie do sołtysa. No kurwa mać. Po prostu mógłby powiedzieć, nie odezwałem się, bo nie chciałem i chuj, to on pierdoli, kurwa, jakieś kocopoły. Do tego stopnia, że już zapomina, że to było pytanie, nie? Tak, i miesza cały czas Elce w głowie, rozumiecie to? On cały czas, on nas kłamie, to nie jest tak, że on z nią nie utrzymuje kontaktu. On jej cały czas tam miesza. Myślę, że nie. To jest potwierdzone. Oczywiście, że nie utrzymuje kontaktu w ogóle. Ela nigdy z własnej woli z nim nie zerwie kontaktu. Ona jest za bardzo uzależniona od oczywiście jego osoby, od tej adrenalinki, od tych negatywnych emocji, bo ona nie zna innego życia. Tak, to ja zajmę. To już mówiłam wiele razy. No to i poza jest tym, jego, to jest, wiesz, jego kwestia, albo on to zrobi, albo to się nie skończy. Jedyne, co Marek może zrobić dla siebie i dla niej, to właśnie poblokować ją wszędzie, całkowicie zerwać kontakt, tylko on bez tego, kurwa, umarłby. No bo wiecie, trzeba drama patrzeć,
to ten Marek jest takim, wiecie, jedynym dostępnym mężczyzną w jej życiu, a ona jest jedyną dostępną kobietą w jego życiu, tak realnie dostępną. I oni po prostu obydwoje potrzebują, kurwa, takiego pieska na smyczy, który zawsze przyleci. I oni są właśnie dla siebie takimi pieskami. A słuchajcie, ja mam takie pytanie. Jak myślicie, dlaczego zawsze Ela podkreśla, że na przykład jak pisze posty, że rozstałam się na przykład, nie wiem, z Markiem, chodzi o Marka, youtubera Łangowskiego, albo na przykład jak mówi, że zawsze to podkreśla, chodzi o youtubera Marka Łangowskiego. To jest taki lans, czego nie rozumiesz. Kiedyś mówiła, że jak mówi... Rozumiem, ale właśnie chcę... Ale mówiła, że mówi, bo być może akurat pojawią się nowe osoby i ona chciałaby, żeby one wiedziały, kim jest Marek. Tak, tak. Tłumaczyła to już. Pisze coś Marek. To znaczy, że Ela ma ogólnie bardzo dużo dziwnych zwyczajów językowych. I tak. To wymienianie dat. Teatralnych takich, nie? Tak, tak, bardzo, no, bardzo dziwno. No plus Ela bardzo chciała mu zrobić reklamę Markowi, żeby był z nami. Ela ma bardzo zdezorganizowany sposób mówienia, taki nienaturalny. Polonistyczny. Nie, nie, to się jakoś nazywa, wiesz? I to jest zresztą... To jest objaw też zresztą jakiegoś zaburzenia, ale nie pamiętam którego, tak by the way. Kurde, zaintrygowałaś mnie teraz. To mi nie da spokoju. Moja mama jest logopedą, to się zapytam. Ej, nie, czekajcie. Ja ostatnio coś tam jej czytałam i się pytałam, czy ja mam wadę wymowy, nie? A ona do mnie, nie. Ty po prostu mówisz z manierą. I może Ela ma to samo, może to jest to zaburzenie właśnie. Taka wyniosłość, nie? Tak, i takie, no, bardzo dziwne zwyczaje językowe ma. A gdzie mówiliście, że Marek coś pisze? Pisał, ale jakieś głupoty tam. Że mu nikt nie udowodnił... Aha, ale miałem trzeźwe poniedziałki. A ja sobie właśnie tak dzisiaj o tym myślałam, że o Elki się cały czas zarzuty pojawiają, że ona jest alkoholiczką, no bo jest, wiadomo. A o Marku to kurwa jeszcze nie słyszałam, nie? Żeby ktoś gadał. Powiem wam, że ja nawet nie wiem, co on kurwa szura, nie? Ja cały czas mówię, że on jest kurwa pijak i mefedroniarz. O mefedronie tak ja przynajmniej nie widziałam nigdy, żeby kogoś aż tak po mefedronie wykręcało. Żeby człowiek kurwa nie wytrzymał kilku godzin w ciągu bez ojebania browara, no to nie jest normalne. Ale wiesz, może tak udaje, żeby wiesz, pokazać się, patrzcie jak się naćpałem, jak mnie odpierdala. Może taka gra trochę. No co? Nie. Na tym YouTubie to tak, on tam... Czasami udawał, podkręcał te swoje ruchy, a potem się cieszył, że o, tak mu wyszło. No ale to jest fakt, że on jedzie do Elki, on nie może wytrzymać w pociągu bez kurwa piwska? No ludzie! Ale on się z tym nie kryje jak Ela, to jest ta różnica. Co z tego? Ale jest zaburzona, też zacznijmy od tego. Ona wiesz, tak też jest, ale według mnie ma więcej świadomości w sobie niż Ela i co robi? No robi to, co robi. Jest jak jest. Ale uniwersum się baku końcowi, to czy z tego co słyszałem, to wiesz, to jeszcze... No jest fuj ku końcowi. Ale jeszcze tam... Rozgrywa ma być jakaś tam, nie? Tak. Co ja dzisiaj jak poczytałem, to ja pierdolę, kurwa. Mianowicie? Właśnie. Jedna taka rzecz, co nie... Ja nie chcę być jak Borbes, kurwa, ale tam już jest na dniach. Druga sprawa to, że tam robią artykuł, a trzecia sprawa, no słyszeliście wszyscy, że tam będzie tam artykuł, ale... No to też jest pierdolenie, bo to nie będzie o Eli, tylko będzie w kontekście patologii. No ale wiesz, może przybliżą mnie jej temat. Nie no, tyle ja już nic nie wiem więcej. Ale już gdzie ten artykuł tak będzie? Hmm? A ja wam mogę powiedzieć, ja dzisiaj na celebrytkach widziałam posta, jak ktoś pisał właśnie o tym, co tam się dzieje. Że Gajdor, gdzie? No, na wiocha.pl. No odpowiesz mi, czy nie?
No dawaj, no, bo tutaj... Ja pierdolę, gdzie... Czekaj, znajdę ci to może. Artykuł, o którym... Z TVN-u pierwsza sprawa niby TVN-Onet, ale to niby ma być to samo mniej więcej, ale jest taki motyw, że no podobno ta reporterka tam się nie wybroni, ale tam się już kurwa nie wybroni, bo tam jest materiał nagrany, tylko co ciekawe jest materiał nagrany bez Elki, kurwa. I tam są jakieś takie flashbacki w ogóle. Kurwa, skąd ty to wiesz? Kurwa, ja bym chętnie teraz pogadał z Wornestem, kurwa, tak na żywo, kurwa, i bym tam się skomfortował. Dzień dobry, witam serdecznie. Lidor z WK, słuchaj, Wornest, ja mam takie informacje, ty masz takie. Idźcie sobie na Max 2. Ale nie ma chopa. Wornest lubi takich bajkopisarzy jak ty, więc... Tak. Podobno ma zakaz... wizerunku i głosu i podobno są na to papiery. Ale tak. To jest taka plotka, nie wiem czy prawda, czy nie. Okaże się. A może Ela? No, Ela. Ela czy Born? A. Gówno ma, nie ma. Zakaz prawo jazdy, zakaz zbliżania się. Słuchajcie, sprawozdanie do końca się kryła, że ma. Sprawozdanie do końca się kryła, że ma te uprawnienia, że nie zostały jej odebrane, że są bzdury. I ona dalej będzie tak twierdziła, no wiecie, tak. O tym, że ona dalej jeździ. No tak. Ale najgorzej, że oni plastika nie zabierają. Przecież... Wczoraj też nie miała żadnej sprawy w sądzie, przecież nie było żadnej sprawy w sądzie. Nie miała! Andrzej miał wczoraj, ogarnijcie się, kurwa. Przecież królowa nie będzie jeździła autobusami, kurwa, no co wy? W ogóle jak to jest, że jak ktoś ma właśnie zabrane, no to tam jak fartem trafi na policję, to ma przejebane, ona jak lata w internecie i tak dalej, to nikt jej nie sprawdzi, że te, że tego prawa jazdy nie ma. Część jej zabrali, że nie może jeździć, a mimo wszystko jeździ. Nie, ale kurwa, faktycznie kurwa mi ziom potwierdził wczoraj, że jeździ bez tych naklejek, żeby nie było tak, że ktoś ocapnie. Bez tego prawa jazdy, jak tam nie zajebana, zajebana, kurwa, no to ja pierdolę. Nie, to jest takie skurwysyństwo, kurwa. Ej, ja ci na przykład nie wiem. Najebanym, ale... kurwa, w kogoś wjechać, kurwa, komuś zrobić krzywdę, kurwa, to jest patologia. To jest, kurwa, równie dobrze popierdolone, kurwa, jak z Marysiem, co ona zrobiła. Jak Elka, skoro Elka jest jakąś taką, wiecie, no, celebrytką i gwiazdą i tak dalej, to ja nie wiem, może trzeba wystąpić, kurwa, do policji o jakieś... o jakieś oświadczenie prasowe. Wiecie, o co chodzi? O Koźdrakowej też policja się wypowiadała, że jechała po pijaku. To może trzeba poprosić o taką, wiecie, o informację prasową. A słuchaj, ty myślisz, że nie było tego? Czego, kurwa? Informacji prasowej od policji w sprawie... Nie chodziło, wiesz, tam o tam jeżdżenie po pijaku. Tylko ja nie mówię o donosach jakichś, jak kurwa koną, tylko normalnych zgłoszeniach takich. Ale człowieku, ja nie mówię o zgłoszeniach. No to mów moja kompicja. Ja mówię, kurwa, o informacji prasowej, a nie o zgłoszeniach. Kurwa, weź słuchaj uchem, a nie brzuchem. No, a to sorry, bo tam nie dosłyszałem. Wejwa. Streamu zagłusza. Jak tam streamuje, to mu zagłusza. Nie słyszę Discordu do końca. Ja nic nie streamuję, kurwa, już od 40 minut ponad. Ale nie drzyj się tak, człowieku. Daj sobie bliżej ten mikrofon. Daj linka do swojego kanału. A ja nie robiłem na żadnym kanale. Dzisiaj było na WK. No, to WK. A pod jakim tagiem ty to masz na wykopie? Wiesz, ile ludzi to kurde tutaj siedzi? I na tym, że ja się nagram na... Takim, że ja się nagram na... Desperatosy. Ci posy. Takim, że jak ja się nagram kurwa na głosówce, jak Sajkowi robimy do Nate'a, to mówię tak, o kurwa. I ja wiem, że to był Dark Gridor. Ale w chuju to mam w sumie. Pod jakim tagiem na wykopie tej? Mów. Ja tu nie widzę nic. To masz taki tag. Ela musi wrócić. O, i chuj. Tylko nocna, kurwa. Nie, jakieś tagi dla pedałów. Dobra, czyli zajechaliście Marka, on uciekł
I teraz ten pogłosówce, tak? Nie, ale z drugiej strony mnie wkurwia, kurwa, zawsze o tej gawinie jebanej na tym wykopie, kurwa. Jak coś dam do, o na przykład, nie tam, o rybach, o wędkarstwie, kurwa, coś mówię, że jadę, kurwa, na mamy. Ej, ten nowy kanał, kurwa. Ja kocham Elegawin, nie wiecie, ten, na którym wyszedł ten filmik rzekomy Marka. Co tam groził, że zeznania będzie nale składał, wiecie, który, nie? To co? Według mnie to jest kanał Sielali po prostu nowy. Ale prawda, przecież Kupis mówił, że to jego. Przecież ani Mruk, ani Kupis by nie wstawili na przykład wiadomość Elci do Błażejka. No kurwa, jakby Elka się dowiedziała o tym. No w życiu nigdy. No a skąd by się miała dowiedzieć w zasadzie? No skąd by jej ktoś doniósł? A by uwierzyła? Oni by zaraz powiedzieli, że to szurostwo i po temacie. Albo że multikontakt ktoś zakłada i się podszywa i nie wiadomo co. Dodali przed chwilą film, który nazywa się Marek drze się na frustrację. Sekretny romans z Moniką? Boże, kurwa. Ludzie. Czy nie wymieniać mojego nika, ja jestem perełka. Przypominam, że nie ma, wyrażamy, zamianie wyrażam zgody. Na retransmisję. Też nie wyrażam. Nie mogę wizerunku w postaci. Również nie wyrażam. Jezu, przepraszam. Nienawidzę nagrywaczy. Wiesz. Jebać potwierdzaczy. Maciek? A ty nie nagrywasz? Nie. A na własny użytek? No, nie. Obiecałem administracji i niestety się tego trzymam, chociaż żałuję. A. Codziennie, ostatnio. No a co później z takim nagraniem robić? Co, se konia walić do tego, czy co? Siedzi na dysku, albo znaczy w murze siedzi. No ale po co? I tak pewnie nigdy do tego nie wracasz. No zawsze nigdy do tego nie wracam, ale póki nie kosztuje nic to mieć, to się przydaje potem w niektórych momentach życia. Baby. Albo zawsze można sobie posłuchać. Nie wiem, dziwi mnie to trochę. Ja się, wiesz, rozumiem jeszcze, jak to są jakieś rozmowy z Elą, Markiem, czy postronnymi postaciami, ale kurwa, jak ludzie sobie rozmawiają, to... No niektórzy nagrywają nawet rozmowy na Max 4, nie? Maciej lubi nagrywać głosówki, bo on potem ma do prokuratury dowody. Kogo? Znaczy lubię być tam, gdzie się udzielam, nie? Bo potem ludzie wycinają coś z kontekstu i właśnie robią dziwne kwasy. Często. No ale co, przydało ci się kiedyś jakieś nagranie już? No, w życiu mi się przydały. Z Discordia to mi się przydadzą jeszcze, nie? Tam przydały cię w ramach tych jakichś wyjaśnień rzeczy na Discordzie, zakulisowo. A tak ogólnie to mi się przydały, nie? Kiedyś w życiu i się teraz bardzo przydadzą. No ale wiesz, no kurwa, w życiu to jednak co innego. W życiu to rozumiem, że różne sytuacje mogą być i czasami musisz mieć na coś podkładkę. Ale ty musisz mieć podkładkę, bo... W Discordzie to wiesz, aż... Sorry, przepraszam, ja nie chcę obrażać, broń Boże, ale pod paranoją.